Dzień dobry, wiewiórki i bobry, witają was sąsiedzi z Lubelskiej Doliny w kolejnym odcinku naszych sąsiedzkich zmagań. Kolejna sobota, kolejna godzina 12, kolejne lamienie i siwy dym jako gość. Witam cię, siwy dym. Cześć. Witam ciebie, wujcio. Dzień dobry. Witam ciebie, Jacku. Siemanko. I zapraszam do pracy. Tak od razu, a kawa, ciastka, co? No przecież pojedli te, zjedli... I idziemy do pracy. Zjedli mi cała lodówka i jeszcze chcą więcej, no ja nie wiem, no. Nie, moi drodzy, zobaczcie sobie po prostu, jak u Szarpejki wygląda gościna. Pusty stół, ja już nie wspomnę o kawie, ja już nie wspomnę o ciastkach, ale halba by przynajmniej postawił, nic tutaj nie ma. Za to, moi drodzy, jest coś innego, zobaczcie, co ja tutaj znalazłem. I naprawdę się dziwię, o co tutaj chodzi. Zobaczcie sobie na tą bieliznę, taka stara babcina, ale ona już jest z koloru tytoniowego. Szarpi, co to w ogóle ma znaczyć? O co to chodzi? Bo to przez siwy dym. No, tak. O tak. Wszystko na siwy dym. Ja trochę zadymiłem. O, siwy dym. Dobrze, kochani, chłopaki tutaj się już będą rozchodzić powoli, oczywiście każdy do swojej roboty, bo no roboty jest wiem. U nas co niemiara. No nie wiem. Nie wiesz? Patrz, on nas wygania ze swojej posiadłości. Czekaj, wujcio, patrz, no, pano, honotu, pa, cyk. O kurczę. Masakra. Co to miało być? Księżycowy spacer, czy co? A jest, dokładnie. Drugi Michael Jackson, siostra Michaela Jacksona. Nawet w tych okularach moment, tak przypominasz mi siostrę Michaela Jacksona. Moi drodzy, bala stąd, no. Faktycznie, Sharpie ma rację. Każdy z nas ma dużo pracy. Mam i ja dużo pracy. A to, że dzisiaj Sharpie robi wstęp, bo Sharpie ma dzisiaj gościa. Ja będę miał do gościa pierwsze podstawowe pytanie. Dlaczego siwy dym nazywa się siwy dym? Bo to jest bardzo dla mnie interesujące, ponieważ siwy dym to jest takie moje... Bo się za dużo ciebie naoglądał. To jest moje takie ogólno, że tak powiem, łagodne przekleństwo. O, jak coś mnie wkurzy, to sobie mówię siwy dym. No więc siwy dymie, dlaczego nazywasz się siwy dym? Powstało to z tego, że praktycznie wszyscy u mnie w rodzinie zaczęli do mnie mówić siwy. A potem jakoś zacząłem właśnie oglądać YouTube'a, zaczęło się gierki na internetach i robiłeś jakoś, dym. No, no jakoś po prostu chciałem połączyć jakoś te nazwy siwy i wyszło, że przy oglądaniu kiedyś bajki auta wyszło siwy dym. Oj, sorry! To spoczko, ja też pojechałem niepotrzebnie. Wybiło mnie. O, dobrze, kochani, słuchajcie, jako tako, że dzisiaj wstępniak i otwarcie odcinka należy do mnie, ja postaram się w miarę zwięźle oczywiście przedstawić zakres prac, jaki dzisiaj mamy zaplanowany w naszym rozkładzie dzisiejszego odcinka. Przy czym no, tego jest, roboty jest jak zwykle tyle, że zapewne się nie wyrobimy. Siwy dym, czyli właściwie Kuba, wyruszył właśnie Johnem z talerzówką na pola 83 do 86 i oczywiście te pola będzie tutaj talerzował, ponieważ jest to ściernisko po soi, którą kosił ostatnio na Mieszczuku Uncle York, a następnie, kiedy ją stalerzuje, wróci na farmę, zabierze sadzarkę i będzie obsiewał te pola słonecznikiem. Tak, ja tutaj, jak widzicie, zabrałem się za foliowanie kostek, ponieważ kiszonki nigdy za wiele, a kiedy jest za wiele, to zawsze warto kiszonkę oczywiście sprzedać. I kiedy to oczywiście ukończę, przy polach numer 26 do 30 stoi już przygotowany klas w krzakach z headerem i czeka po prostu już tam ze stołem do rzepaku, czeka po prostu na rozpoczęcie żniw rzepaku. Kiedy ukończę żniwa rzepaku, prawdopodobnie zabiorę się za prasowanie słomy tutaj na polach 12-47, czyli obok miejsca, w którym teraz jestem, albo po prostu możliwe, że zrobię to po owijaniu, żeby te żniwa zostawić sobie na później. No i to jest na razie właściwie tyle. No ja mam tutaj bardzo dużo punktów, ale tu nie chcę wszystkiego czytać, bo pewnie wszystkiego nie zdążymy zrobić, a w razie potrzeby, no to oczywiście będziemy to robić, że tak powiem, na bieżąco. Zależy, ile nam to zejdzie, bo ciężko jest tutaj, przynajmniej na sąsiadach, zaplanować sobie coś w czasie, bo czas leci nieubłaganie
Wydaje się, że zrobiło się dużo, a tu jeszcze jest dużo zawsze do odhaczenia. Także jeżeli chodzi o zakres moich prac, no to jest na razie tyle. Teraz Wójcio przedstawi to, co będzie robił u siebie. Moi drodzy, właściwie podczas narracji tutaj wspaniałej naszego bardzo, bardzo radiowego głosu Szarpejki, moi drodzy, ja prezentowałem wam to. Czy to była ironia? Nie, to było stwierdzenie faktów. Moi drodzy, ja tutaj prezentowałem wam główne zmiany, które nastąpiły podczas waszej nieobecności na moim kanale. Jak zauważyliście, tutaj pod wiatą kolekcjonuję sobie jajka. Pewnie się zastanawiacie, co do diabła, na święta wielkanocne? Nie! Chodzi o to, żeby nie jeździć z tym co chwilkę i sprzedawać po kilka sztuk, dlatego tutaj pod wiatą, moi drodzy, po prostu sobie magazynuję te jajka. Umówmy się, że tutaj jest to funkcja chłodni. No nie ma tutaj żadnego agregata, ale na podwórku jest zimno, a więc te jajka mają tutaj odpowiednie chłodzenie. No po prostu nie da się tego zaimprowizować w inny, bardziej odpowiedni sposób. Natomiast moi drodzy, tutaj jak widzicie na paletach kolekcjonuję sobie wełnę, ponieważ też nie chcę co chwilkę jeździć po 4 sztuki palet z tą wełną do skupu i robić, no może nie puste kilometry, ale takie kilometry, wiecie, na sztukę, bo muszę coś sprzedać jak najszybciej. Nie, ja sobie to tutaj będę wszystko kolekcjonował i dopiero potem, gdy będę miał no wiaty już zapełnione tymi wszystkimi rzeczami wyżej wymienionymi, wtedy dopiero pojadę do sklepu i być może na odcinku będę to sprzedawał, będziecie świadkiem tego, czy to świadkami tego, ile po prostu za to będę zdobywał hajsów. Moi drodzy, podczas waszej nieobecności no, skróciła mi się trawa, dlatego zrobiłem sobie no, cały zabieg oczywiście koszenia, przeciąsania, zbierania trawy tutaj dla owiec. Moi drodzy, pozbierałem trawę, cała przyczepa samozbierająca jest zapełniona trawą, ale dodatkowo, moi drodzy, trawę też sprzedałem. Sprzedałem trawę, można powiedzieć, luzem, dzięki takiemu sprytnemu urządzeniu, do którego za chwileczkę was zaprowadzę, bo tutaj również widzicie zmiany, tego tutaj nie było, chłopaki tego jeszcze nie widzieli, Sharpi tego nie widział, Bartek tego nie widział i Jacek tego też nie widział, bo zrobiłem to wczoraj późnym, bardzo późnym wieczorem. Postawiłem sobie koło pryzmy, moi drodzy, wiatę, która tutaj jest w sam raz, pasuje mi ona, tutaj będę miał urządzenia, które są mi potrzebne właśnie do zbioru traw tutaj z tej łąki. No i moi drodzy, tutaj mam przecąsarkę oraz urządzenie, które już doskonale znacie, doskonale je pewnie pamiętacie, jak ktoś jest ze mną od lat. No to moi drodzy, miałem to w 15, miałem to w 17, mam i tu. Tą modyfikację znalazł Sharpi. Moi drodzy, to jest taki, no właściwie nie wiem jak to nazwać, to urządzenie. Wiecie jak to działa, są bębny zębate, które wcinają wszystko to, co wpadnie im po prostu pod tą paszczę. Obojętnie, czy to jest trawa, obojętnie, czy to jest sieczka, czy to jest, czy to są plewy, czy cholera wie, co jeszcze tam się napatoczy pod te szczęki. Moi drodzy, działa to zupełnie tak jak sieczkarnia, czyli fu, w ten pysk, w tą paszczę i rurą wyrzuca na naczepę, przyczepę i tak załadowałem. Taki odkurzacz, o, bardzo pięknie to Jacek sprecyzował, taki odkurzacz. I moi drodzy, wywiozłem to i sprzedałem, bo nadmiar trawy no nie jest mi potrzebny. Moi drodzy, dodatkowo kupiłem sobie tutaj siewnik, dzięki któremu w końcu będę mógł sadzić, moi drodzy, słonecznik, kukurydzę. I cóż, no moi drodzy, ja po prostu idę powolutku, małymi kroczkami w ten progres, który wam zapowiadałem. Czyli najpierw ziarna, a dopiero potem, moi drodzy, bulwiaste. Teraz już jest kolejny level, bo oprócz ziarn, jak do tej pory, siałem i zbierałem z tego żniwa, tak teraz, moi drodzy, wchodzę już powolutku na etap kukurydzy, na etap słonecznika. Oczywiście będę musiał kupić sobie tą, jak się to opieractwo nazywa, sieczkarnię, tak? Sieczkarnię, tak. Do kukurydzy. Tak, do kukurydzy, jeszcze nie mam, a mam fajną na oku John Deere'a, tylko kosztuje małpa zielona ponad 200 tysięcy dolarów, więc, czy tam euro, więc troszeczkę będę musiał tutaj się na to jeszcze napracować, ale moi drodzy, kolejny, że tak powiem, szczebelek do mojego wolnego progresu, najwolniejszego u wszystkich tutaj gospodarzy na BBSJ, no to u mnie, moi drodzy, to jest taki kolejny, właśnie ten niebieski sprzęcik, który oglądacie, to jest taki kolejny punkt do mojego progresu. Mi się z tym progresem nie spieszy, ja się nim delektuję i wygląda to u mnie właśnie tak, że między innymi dzisiaj tego sprzętu użyję, żeby
posadzić sobie na przyszłość zbiory, które na odcinku będę zbierał. I to wszystko z mojej strony, a zakres dzisiejszych prac, moi drodzy, tak jak powiedziałem wcześniej, we wcześniejszych odcinkach jest na takim specjalnie przygotowanym marginesie. Oglądajcie, przypatrujcie się temu marginesowi i też sam są takie dźwięki, jak coś już jest z moich planowanych na dzisiaj prac zrobione, to usłyszycie taki charakterystyczny dźwięk i wtedy będziecie wiedzieli, że to już jest odfajfkowane na tej mojej całej liście, listy, moi drodzy, prac na dzień dzisiejszy, także margines, to co będę robił dzisiaj, to co zrobiłem między odcinkami, właśnie wam powiedziałem. Może Jacek opowie, co tak, on teraz u siebie będzie dzisiaj robił. Ja dzisiaj robię żniwa, zresztą w sumie to już sobie kończę te żniwa na polach 66, 64 i 2, a potem zwierzątka, zajmę się z ogarnianiem zwierzątek, no po całym tygodniu nie wchodzenia, bo w frasie, no to już tam troszeczkę trzeba im jedzonka nawieźć i wyczyścić, no to się wszystko ogarnie teraz. No tak zauważyłem, że jak raz na tydzień, oprócz oczywiście czyszczenia, tak raz na tydzień, jak się tam ogarnie przy zwierzątkach, jak inni grają, to jest okej, okay, idealnie. No, czyli klarowno z nami wszystkim jest. Co to za walizki leżą pod Biedronką? Walizki pod Biedronką leżą? Tak, walizki. Normalne walizki? Tak. No bo Pagier z torbami poszedł. Może Bartek poszedł z torbami. Idźcie pod Biedronkę, tam to koło mnie, tam jest ten żółty punkcik. I na tym żółtym punkciku leżą walizki na paletach. Walizki może to są, na paletach. Może tak. To są walizki Bartka. Może. Bo moi drodzy, jak widzicie... Przed sekundą właśnie rozmawiałem z Bartkiem, Bartek mówił, że on się nie umawiał na dzisiaj. No i to jest właśnie Bartek. Ze mną się umawiał, tobie mówi, że się nie umawiał. No i tak to jest. No. Dobrze, słuchajcie, kochani, bo jest tutaj z nami oczywiście gość Siwy Dym i nadeszła ta wiekopomna chwila, w której po prostu Kuba... czyli Siwy Dym TV, coś o sobie powie, żebyście po prostu wiedzieli, bo on tak tutaj się palił do tej pracy, wsiadł w tego Johnego od razu tam z tymi talerzami pojechał, aż Siwy Dym za nim po prostu leciał. Powiedz, skąd jesteś. Ja już oczywiście wiem tutaj, skąd ty jesteś, ale tu przedstaw się widzom. Jak długo grasz też oczywiście w farminga, czym się zajmujesz na co dzień, jeżeli to oczywiście nie jest żadna tajemnica. Słuchamy, zamieniamy się w słuch. Zanim to jeszcze powiem, to mam pytanie do ciebie jedno tak. Małe, bo tutaj na polu właśnie 83 jest trawa taka śmieszna, czy to tak ma to być, czy... Śmieszna trawa? Taka w rogu. Taka płaska, tak, słuchaj, bo ja ją tam zrobiłem malowaniem terenu, żeby ten bok pola był w miarę prosty, żeby nie miał takich zagłębień, wiesz, to pole. Dobra. No. Tak. A więc tak, mam na imię Kuba, pochodzę z Zachodniopomorskiego, mała mieścina pod Koszalinem. Jeżeli ktoś kojarzy, to pewnie Świdwin. Aktualnie mieszkam w Niemczech, w Berlinie. Od praktycznie 8 lat w farminga zacząłem grać od farminga, pamiętam, 08 czy 09. Miłość do farminga przerodziła się przez to, że mieszkałem, także dużo uczęszczowałem na farmie. To tak samo zakochałem się w farmingu. Ale no, co ja muszę teraz powiedzieć, to 19 mi tak nie przypada jeszcze do gustu przez to, że brak tych map. No powiem ci, że gdyby nie Lubelska, to nam też by raczej tak tutaj było ciężko. My długo nie umieliśmy się wpasować w 19. Tak, dokładnie. Graliśmy sobie, ale czuliśmy, nie mówiąc sobie prawdy, szczerej prawdy, takiej, że ta 19 to nie do końca jest to, co my byśmy chcieli. I ta farma, ta nasza pierwsza farma, to był taki kompromis, który nie do końca był kompromisem. Dlatego ucieszyliśmy się, że z ratunkiem dla tego produktu, nawet nieraz ja mówiłem, że Riot ożywił trupa. Trupa noworodka. Wyobraź sobie, noworodek trupem i został ożywiony przez Lubelską Dolinę. Także to jest naprawdę... deska ratunku i to potężna deska ratunku, ta mapa dla farminga 19. Tak, dokładnie. Ale powiem wam, że oglądałem ostatnio odcinek, ten wujku, gdzie pierwszy raz z tobą zagrałem na 17. To powiem wam szczerze, że jest różnica pod względem grafiki, nie? W sensie, no tutaj tak!
Dziewiętnastka jest ładniejsza. Po prostu przepaść, nie? Dziewiętnastka jest ładniejsza i tego odebrać jej nie wolno. I tego jej nie odbierzemy. Tylko chodzi o to, że słuchaj, tam gdzie tam serce twoje, gdzie dom twój. Jeżeli na przykład grasz na mapie, która nie identyfikuje się z twoim domem, z twoim takim sakrum, tym cyfrowym oczywiście, tak? Jeżeli ty w ogóle nie czujesz się w terenie, na którym tutaj działasz, chociaż cyfrowo, to bądźmy ze sobą szczerzy, nigdy nie będziesz do tego produktu podchodził z taką sympatią, z takim jakimś zaangażowaniem. To musi być krajobraz, to musi być coś, co w twoim sercu zapisze się jako home. No ale tamta mapa, którą mieliśmy jako pierwszą, ja na to mówiłem dwa strupy i tak wiecie, no, bo nie chciało mi się wypowiadać, zapamiętywać tej oryginalnej niemieckiej nazwy, ale Sharpie jest the best, jak i on na pewno będzie wiedział, jak ta mapa się nazywała. Schweinsterhof. No patrzcie, on ma pamięć do takich rzeczy, ja nie cholery. I ja wam powiem tylko tak, że Lubelska Dolina i nic więcej ja nie potrzebuję do farminga 19 w tym momencie. Tak, tak, dokładnie. Dziękuję, do widzenia. Znaczy, jeżeli ja mogę coś powiedzieć, to oczywiście. Bardzo... Pozwalamy. Ja się stresuję, przepraszam. Wiem, zauważyłem. Niepotrzebnie. Nie, pewnie z czasem się rozluźnię, ale na przykład dla mnie 19 jest też takim problemem, który... Mi się nie podoba to kształtowanie terenu troszeczkę, że na siłę dodali to, bo... Ja na przykład nie jestem fanem tworzenia właśnie takich swoich gospodarstw. Bardziej jestem właśnie... Lubię kreatywność ludzi i dlatego zapisała się u mnie w sercu mapa z 17 Tappenbach. Jest była też tutaj właśnie na podhubie i będzie mi bardzo brakowało. Ale tak tylko, no. Ta właśnie teraz czekam na takie mapy, które wychodziły właśnie co roku, jak na przykład kurczę, Bauer... O kurde, nie pamiętam, pewnie sobie przypomnę zaraz. To chyba będzie taki... Jak no widzisz, powiedzieć? To jest wszystko przez Sharpejkę, bo nie polał. Nie polał. Gdyby polał, to by się rozluźnił, by się nie stresował. A widziałeś, wszyscy widzieli, cała Polska widziała. U Sharpiego na stole jest pusto w gościnę. No, nie ma nic. Widzicie, jak to jest. Przyszedł wujcio, wychlał całą halba, schował flaszkę do kabzy i dodał, że tam nic nie było. Nic tam nie było, uwierzcie mi na słowo. No o, chrypa pijacka jeszcze mu się... Nie. Chrypa to z tego, że pracuję w pomieszczeniach klimatyzowanych i potem wychodzę, wiesz, i za granicą, tak jest. Tam jest ciężki luft. Ale żeby tutaj wszyscy zrozumieli, o co chodzi, to bym musiał się teraz rozgadać na ten temat, a nie za bardzo mam na to ochotę, także. A ta mapa wszyscy się wiedzieli, nazywała, o co chodzi. A ta mapa się nazywała Hofbergmann. Hofbergmann, tak, grałem na niej w 17. No. Jest bardzo piękna i naprawdę będzie... Będę chyba bardzo szczęśliwy, jeżeli wyjdzie ona do 19 z tymi samymi skryptami. Tak, ona miała fajne skrypty, tylko mi się na niej jedna rzecz nie podobała. Że do tych wszystkich skryptów... Tak, to było po pierwsze, ona była dosyć mała. Po drugie, do tych wszystkich skryptów miałeś dostęp od samego początku. I tam można było w pierwszym dniu praktycznie zarobić kupę hajsu, no bo jak się wiedziało, gdzie farmer Andy zostawił kompost na sprzedaż, żeby sobie go sprzedać, no to wiesz, albo gdzie zakopał sztaby złota, no to tam oni z tego gracze z tego czerpali ile wiesz, nie, ile się dało. Także... Tam to w ogóle bez sensu były. Tak, to było dobrze, że tego nie ma w 19. Alleluja, naprawdę. To było dziwne przede wszystkim. A w ogóle jeśli gorzej mnie słychać, to tak dla wyjaśnienia, to nagrywam z ciężarówki. No, Jacek jest. Ciężarówki, no. Tak, Jacek jest w trasie. No. Zjechałem, teraz rozładowałem się dzisiaj po Warszawie, w Wyszkowie. No i robię pauzę i będę w nocy startował do domu dopiero. No, a wracając do tych fajnych skryptów, no to tam już chyba powoli coś się dzieje. Tu ostatnio też
na live'ie Jerek wspomniał, że są takie już budynki, gdzie można krowy hodować i na mięso, i na mleko. Tu ostatnio otrzymaliśmy link do modyfikacji, gdzie są dodatkowe, jakby nowe gatunki tych krówek, które na przykład, że jedna, nie wiem, jedne dają więcej mleka, ale tam powiedzmy, nie wiem, jakoś tam było, że więcej jedzą chyba trawy, czy coś, czy tam kiszonki. Inne z kolei na przykład więcej piją, dają więcej gnojówki, nie? I można to sobie tak ewentualnie tutaj coś tam pokombinować, więc powoli tam coś się już dzieje, coś się rusza, no i są przecież już mapy, na których można marchewki, jakieś tam, kurczę, nie wiem, kapusty, tak. No, tam zbierać, kurczę, siać, sadzić, jest dużo tych... No coś się dzieje, tylko coś się że... dzieje powoli, tylko, powoli. Tylko, że bardzo powoli, tak jak słusznie zauważyłeś, i po premierze 17 chociażby, no ta scena moderska tak jakoś szybciej reagowała na produkt, nie? A tutaj widać, że reakcja na ten produkt ze sceny moderskiej jest taka ociężała, tak powolutku, tak langsam, a nie schnella. Tak jo, za langsam. To powolutku. No ale budzi się ze snu zimowego ta scena. Tylko z tym, że no tak jak też już powiedzieliśmy, i żebyście nie potraktowali to, co teraz powiemy, jako narzekanie, że sami nie tworzymy modyfikacji, ale narzekamy, że te, które powstają w dużej liczbie, są wadliwe. Moi drodzy, no bądźmy ze sobą szczerzy. No tak jest, no taka jest prawda. Jest bardzo dużo tych modyfikacji takich troszeczkę wadliwych. I no to widać. Na przykład Ursus, którego ja miałem wcześniej, widzicie, że teraz go już nie mam. Sprzedałem go i kupiłem drugiego jelonka. No i moi drodzy, no na razie mam te dwa ciągniki i nie wiem, czy będę kupował trzeci. Może tak, może nie. Jak będę kupował, to tylko dla gości, których tutaj ewentualnie będę miał. Bo ja sam nie potrzebuję trzech ciągników, ale jak będę miał gości, no to może się przydać ten trzeci ciągnik, prawda? No. A do tego Ursusa z tych nowych modyfikacji teraz nie masz? Nie, ja go jeszcze nie kupiłem. Ale poczekaj, Wójcio, ty kupowałeś tego jelonka trzeciego, nie? 6820. Tak. No to masz trzy ciągniki. Czekaj. Bo masz 6R, 6M i tego 6820, nie? Czy tam 6920, no. Aha, no tak, moi drodzy. No, właśnie. Taran, mam go. Ale wiecie co? Ja wam powiem prawdę o tym jelonku. Bo pewnie teraz możecie być zaskoczeni. Wujek Bohun kupił i nie pamięta, że kupił. Ja wam powiem tak, że z tym jelonkiem to ja miałem wypadek, bo ja go chciałem kupić, tak, ja miałem z nim wypadek, a ja wam wytłumaczę dlaczego. Bo ja go chciałem kupić pod PGR i chciałem go sprawdzić, tylko nie przełączyłem się między tymi farmami i kupiłem go u siebie. No i już tak został. Ja sobie zapomniałem, że on jest. No i moi drodzy, on se stoi, tylko z tym, że to jest malutki jelonek. To jest jeszcze takie malutkie, ledwo to skoko, wiecie. I on tutaj będzie głównie do zadań gospodarskich takich tutaj na miejscu, wiecie, coś posprzątać u zwierzątek, coś tutaj na miejscu zrobić i na razie on sobie tutaj jest, no. I widzicie, no, ja nie planowałem go kupić już teraz. Ja go chciałem tylko sprawdzić, no, ale wypadek przy pracy był taki, że nie przelogowałem się ze swojej farmy na PGR, no i wyszło jak wyszło, no. Także tak jest, no, że ja sobie o nim na śmierć właściwie zapomniałem, bo nie miał to być taki zakup kontrolowany. To wyszedł zakup niekontrolowany. Jak na TPN Turbo no. Jest taki program, zakup kontrolowany. No to u mnie to był zakup niekontrolowany. No. Ale model bardzo ładny. Tak. Ja Bartka go pierwszy raz zobaczyłem, wsiadłem do niego, mówię, kurde, no szkoda, że się tak pospieszyłem z tym 6R. Jako drugi ciągnik, ale spokojnie, myślę, że jeszcze jak może ewentualnie faktycznie się przeprowadzę do lasu i będę miał większe gospodarstwo, no to wtedy rzeczywiście może się skuszę na czwarty ciągnik. Póki co to zorientowałem się, że żaden z moich ciągników nie może mieć założonych wąskich opon, a ja ostatnio tak chciałem właśnie sobie założyć wąskie opony, żeby sobie pojechać z moim nowym opryskiwaczem, a tu tak, klas nie ma, no dobra, klas to jest duży ciągnik, okej. 6R jest średni, ale też nie ma. No i nawet ten Ursus nie ma opcji założenia wąskich opon, więc może do oprysków sobie jeszcze. Chociaż nie, ten 6820 też nie ma wąskich opon, sprawdzam. New Holland. New Holland. Ja też New Holland.
tego case'a. Holland T6. Do mi się nie podobał, znudził mi się. Ale to chodzi ci o ten nowy, co jest teraz w farmingu? Nie, ja z modów dodałem dwa opryskiwacze przedwczoraj i on tutaj stał u mnie na tym, w garażu, wiesz, tym przejazdowym. Taki żółty, czekaj, on się nazywa Caruel chyba jakoś tak. Mi chodziło bardziej Stilla o... Stilla 460. Chodzi ci o coś z tej paczki, co wyszła? Nie, z oryginalnej gry. Aha, ale ciągnik, T6. Tak. A kurde, ja T6 miałem na naszej farmie w 17 do zwierząt. Ja bym chciał tę 8. Mi się tak podobają New Hollandy. Ładne są, tak. Ja je widziałem na żywo i powiem wam, że na żywo one robią niesamowite wrażenie. Jelonki, New Hollandy, ja nie wiem, nie uważajcie mnie za jakiegoś rasistę markowego, bo nim zdecydowanie nie jestem. Ale to są marki, które najlepiej ja zapamiętałem z tej całej Opol Agry, czy też Opo Agry, czy już jak się tam się na to nazywało. Moi drodzy, to są dwie marki, które zrobiły dla mnie niesamowite wrażenie. I New Holland, jak zobaczyłem go na żywo, no po prostu niesamowity potwór, od tego trzeba zacząć. Wyższy niż ciężarówka, taka normalna ta 8. Ona była wyższy, ten ciągnik był wyższy niż ciężarówka, niż ciągnik szczodłowy, nie? Także no wyobraźcie sobie, jaki to jest potwór. No wielki, potężny ciągnik. Kurde, te schodki do góry, to jak drabina na piętrowe łóżko. No. I kurde, powiem wam, no niesamowite wrażenie na ten ciągnik na mnie wywarł. Przede wszystkim jego gabaryt w środku, ta wygoda też. Kurde, bardzo przestrzenna kabina. Miałem wrażenie, że siedzę, kurde, w małym pokoiku. No podobnie jak John Deere. Mi się wydaje, że to są nawet te same gabaryty. Ale jak siedziałem w tej 8, no to są wielkie ciągniki już, nie? Te 8 to już jest duży ciągnik. Duży, no. No ale naprawdę, dokładnie. Jak ktoś... Bo wy się może dziwicie, jak ten bochum się tak podnieca takim ciągnikiem. Ale nie dziwcie się, bo jeżeli na przykład wy, którzy nas słuchacie i oglądacie, przeważnie to są właśnie ludzie, którzy mieszkają na wsi i rolnictwo jest im po prostu za pan brat na co dzień. Nie dziwcie się nam mieszczuchom, że my po prostu wchodzimy do takiego ciągnika i na nas to jest po prostu coś, kurde, coś niesamowitego, ponieważ no my tego nie mamy na co dzień. Dla nas to są takie, dla nas to jest takie zderzenie, kurde, z czymś, co jest nam obce, co jest nam obce na co dzień, a nie oczywiste. Także dla nas to jest naprawdę, naprawdę ten pierwszy taki kontakt z takimi dużymi maszynami. Jak to widzimy, jak możemy do tego wsiąść, jak możemy tam sobie nawet popstykać coś. To dla nas to jest coś takiego, kurde, jak pierwszy seks, słuchajcie. No. Tak samo jak ktoś chce tutaj spojrzeć do mnie do ciężarówki, nie? Ktoś patrzy pierwszy raz, to dla niego to jest wow, ile tu miejsca, jakie to wielkie, jak ty tym jeździsz i tak dalej. Dokładnie. No. No ale jak ja siedzę już w tym 2 tygodnie po prostu, no to ja już chcę stąd uciekać, nie? No. Tak już to robi wrażenie, a ja już chcę stąd spieprzać, nie? W tym domku. Tak, dlatego właśnie tak jak mówisz, no, rolnicy i osoby, którzy mieszkają na wsi, są przyzwyczajeni do maszyn, a my nie. No bo co niektórzy mogą jeszcze tego nie rozumieć. Jak może nam się podobać jakaś maszyna, I na przykład ja to porównałem do pierwszego seksu. Moi drodzy, no to po prostu pierwszy seks to jest tak, zresztą sami zobaczycie, no uszy wam się zwiną w trąbkę jak Shrekowi, no i tyle wam powiem. No, dokładnie. No zresztą, to dla nas... Słuchajcie, no te maszyny, one są jakoś projektowane, oto one mają jakąś stylistykę, więc to jest wiadome, że to się na przykład nam mieszczuchom będzie podobać. No bo ktoś zaprojektował takie fajne lampy, ktoś tak tutaj dach, jest tu jakiś fajny, nie wiem, kurczę, szyberdach, tu jakieś takie, no nie wiem, jakieś kurczę, no detale na tej masce, na przykład o, że ten grill tutaj, czy ta kratownica z boku, ona jest w takim, a nie innym kształcie i to ładnie wygląda. No to przecież jest logiczne, to jest jakaś estetyka i to się ma prawo podobać, nie? No, ja się spotkałem z takimi komentarzami pod niektórymi filmami na YouTubie. Jest sporo takich filmików w stylu 10 najbardziej imponujących maszyn rolnych, załóżmy, nie?
No i tam wypowiadają się tacy, że tam wiadomo, wow, ale super, ale to super wygląda, nie? A potem przychodzi zgraja jakichś tam rolników i patrzcie, my tym na co dzień pracujemy, tak. I jest przejebane, a im się to podoba i oni się cieszą. Tak. Gdyby no, oni to zapraszam na kopalnię na przykład, też wam kopary opadną, do Guido, do Zabrza, jeżeli ktoś jest gdzieś ze wsi, kiedyś będzie na Śląsku, zapraszam do Zabrza, do Guido, do kopalni. Na mnie na przykład to nie robi wrażenia, tego typu rzeczy, a założę się, że wam kopary opadną, jak zjedziecie sobie 300 metrów pod ziemię. A ja to jest zapraszam, dokładnie to samo. A ja zapraszam do Muzeum Hutnictwa. O, tak samo, wam kopary poopadają, nie? Tak jest, no. Dokładnie. Także wiadomo, I wy będziecie, Jezus, co to jest? Jak tego? Będziecie mieli takie pierwsze zderzenie z tymi maszynami, a my po raz tysięczny, albo milionowy raz, nie? Dokładnie. Także dla nas to już będzie taki chleb powszechny, a dla was to będzie coś zupełnie odkrywczego. Kurde, będziecie się czuli jak cholerny Krzysztof Kolumb, który dopiero co odkrył Amerykę. Chociaż podobno naukowcy mówią, zaprzeczają historykom i mówią, że Krzysztof Kolumb nie odkrył Ameryki, że Ameryka już była wcześniej odkryta. Kto to do mnie teraz dzwoni? Pierwsi do Ameryki dopłynęli Wikingowie. Podobnie. Prawdopodobnie, no. A jeżeli wracając do temat właśnie maszyn, to nam to fajnie się podoba też, bo jak mówili, że nie mamy polski język, trudny język. Kurczę, nie powiem tego, ale nie mamy do czynienia, właśnie z maszynami. Mhm. A na przykład jeżeli ja wracam z Niemiec do Polski i do nas na wieś i przyjedzie koło mnie T7, to mi też kopara opada. No oczywiście wiadomo. Ja tego nie widzę na co dzień, a też wiem, tak jak mówią rolnicy, że mają przerąbane, bo my nie widzimy tych wad, które oni mają na co dzień, tak? Że na przykład czuje im się ciągnik, jeżeli jadą na pole, tak? Czy muszą wymieniać talerze w talerzyce. No. To są takie małe... No i te wszelkie prace między sezonami na przykład, nie? Jakieś takie przygotowywania, to jest, wiadomo, brudna, podła robota. My tego po prostu nie widzimy, my sobie to jedynie możemy, że faktycznie, nie? Wyobrazić. Ale, tak, ale nie mamy jakby, na swojej świadomości tego ciężaru, tego typu rzeczy, nie? Słuchajcie, co roku są apele, co roku są wypadki, w których uczestniczą nawet dzieci, prace rolnicze. To nie jest tak, że na przykład my się tutaj jaramy tymi maszynami, a ja osobiście zdaję sobie sprawę z tego, że to jest praca niebezpieczna, nie w jedne motowidła już ktoś wleciał, także moi drodzy ludzie tracą kończyny, ręce, nogi, giną zwierzęta, które gdzieś tam siedzą w tych zbożach i nie zdążą uciec, jakieś tam ranne sarenki, jakieś tam inne zwierzątka, które jeszcze nie potrafią chodzić, gdzieś tam w tych zbożach leżą. Nawet był taki przypadek, pamiętam, Bartek chyba opowiadał w zeszłym roku o takim przypadku, jak jakiś, musiałbym tutaj przekląć, ale nie będę, chociaż dzisiaj mam taki humor, że mam tendencję do tego, ale nie będę tego robił dzisiaj. Słuchajcie, jakiś pip przywiązał do jakiegoś tam wbitego w ziemię pala psa, nie? I zostawił go tam na pewną śmierć, no. Także różne są przypadki, różne scenariusze pisze życie, ale my dobrze wiemy, że w tym całym naszym, ja przynajmniej zdaję sobie z tego sprawę, że w tym całym tutaj rolnictwie, gdzie my się tutaj jaramy tymi maszynami, jak one działają, tym wszystkim tutaj, wiemy, że to jest też bardzo niebezpieczne, ciężka robota, ale przede wszystkim jest też niebezpieczna, bo tak jak powiedziałem, w dzisiejszych czasach jest tych przypadków mniej. Ale kiedy te maszyny nie były takie nowoczesne jak dzisiaj, kiedy te maszyny wymagały od rolnika większego ryzyka, to były te wypadki bardziej drastyczne, było ich więcej. Tylko że o nich nikt nie mówił, media ich nie nagłaśniały. Dzisiaj media są takie, że są łakome na każdy news, o byle czym, żeby tylko był news. Czy to w internecie, czy to w gazetach, więc dzisiaj takie przypadki są częściej nagłaśniane, częściej do nas docierają, ale kiedyś właśnie te wypadki, moi drodzy,
ich było więcej, właśnie przez to, że te maszyny były takie jeszcze archaiczne, takie niedopracowane. Niby działały, ale wymagały większego ryzyka od rolnika, żeby ten rolnik mógł zrobić to i siamto. Wiem, bo mam rodzinę, która uprawiała pole, która miała tam jakieś swoje zwierzątka typu no, mała trzutka, prawda? I widziałem niejedno, od bajtla, od dzieciaka widziałem, ile ciocia, wujek, jedna ciocia, drugi wujek, ile oni po prostu wkładali w to wysiłku i jak się cieszyli, gdy udało im się zwołać kombajn na żniwa, prawda? Bo to nie było takie oczywiste, że jejku, no kombajn przyjedzie i my... Nie, bo był wtedy kombajn 1 na 4 wsie tak. I kurde, Eli zdąży przyjechać jeszcze przed jakimś deszczem, Eli nie, no i tak to było. A jak już wiedzieli, wszyscy patrzyli nerwowo na niebo, jak już widzieli, że idą kurde te deszcze. Opady, jak idą deszcze, to nikt nie czekał na kombajn, tylko trzy kosy w ruch. No. Tak, szli kosynierzy dokładnie. I szli i modlili się, żeby zdążyć, kurde, przed deszczami. Tak było, kurde. No. A wtedy, jak przyszła burza, kurde, jedna, druga, jak położyła wszystkie, słuchajcie, zboża, to był płacz, bo to ani tego skosić, ani jak to zebrać, kurde. Na tamte czasy to nie było takie łatwe, to nie było takie hopę-siupę. No i, kurde, powiem wam, ja pamiętam te czasy i to wszystko gdzieś tu w głowie siedzi. I przez to, że pamiętam te czasy, w głowie mi siedzi, mam niewyobrażalny i nie umiem go tutaj wyrazić na łamach tego odcinka i każdego jednego. Nie umiem wyrazić tego szacunku do tych ludzi, którzy te pola uprawiają, bo to jest naprawdę ciężki chleb, nie? Jasne. To nie jest takie jak tutaj w grze, że sobie wyjeżdżamy kombajnem, ciach, pek, mek, mek. My to wszystko wiemy, nie? No, ale żebyście byli tego świadomi, po prostu my o tym mówimy, że w tym całym podnieceniu nad tymi maszynami, jak one działają, wiemy też o tych bardziej nieprzyjemnych rzeczach tej całej tutaj gospodarki, nie? Tej całej tutaj gałęzi rolniczej, bo to jest cała gałąź, bo to nie tylko jest żniwa, ale wiadomo, żeby coś zebrać, to trzeba najpierw posadzić. To są w międzyczasie, słuchajcie, walki z robactwem, z insektami, z owadami, ze stonką, ze innymi chorobami, bo jak nie chrobok, to jeszcze jakaś choroba, to zeżre. No. I to wszystko do tego jeszcze, moi drodzy, jest trzeci aspekt, czyli aspekt pogodowy. Przyjdzie powódź, wszystko zaleje w pizdu, albo będzie susza i wszystko pognije. Znaczy się wysuszy, bo nie ma czym podlać, bo weź teraz podlej takie wielkie pole, nie? Czym? No dokładnie. My mieliśmy teraz przypadek taki przy sadzeniu ziemniaków u nas tam w Polsce, że nawet te redliny, które były, nie układały się tak, bo było za sucho. I naprawdę było ciężko, żeby ziemniak wszedł chociaż parę centymetrów w ziemię. Czyli redlina nie chciała się ułożyć w kopiec, tak, tylko ona rozlatywała, tak? Że nie tak, chciała być bryłą, dokładnie. Nie chciała być... Widziałem też kiedyś takie coś. To naprawdę było ciężko i... No to przez te deszcze, że nie ma deszczów. I każdy rolnik to powtarza dalej. Jeżeli nie ma deszczów, to nie ma plonów, a nie ma plonów, to nie ma za co żyć. No, dokładnie. O, kto to do nas zaszczycił? Witaj, Bartas. Dzień doberki, wiewiórki, boberki. Bartek, nie odbierałem, bo wiesz, nagrywamy, no nie chciałem przerywać, wiesz? No, ja się domyślam. No. I pamiętaj jedno, Bartek, umawiałeś się ze mną, jak rozmawialiśmy wtedy godzinę przez telefon. Ja ci mówiłem, że nagrywamy wtedy i wtedy, pytałem się ciebie, czy będziesz w domu. Powiedziałeś, tak, będę w domu, wbiję. Obiecałeś mi to. Tak, ale miałem bardzo ważną sprawę do załatwienia, mianowicie rejestrowałem samochód i się zeszło dłużej niż myślałem. No, jesteś usprawiedliwiony. No, a mama mieszka 70 km dalej, 60 km dalej, także wiesz, jeszcze trzeba było jechać w tom. Nazad jeszcze na powrocie musiałem wjechać do teścia i no i tak się kuźwa poschodziło z tym wszystkim, nie? I żeby teraz nie zlamić szarpi, co ty chciałeś, słonecznik, tak? Tak, słonecznik, no. Wiecie no. co, ja nie będę wbijał do gry, bo nie będę wam spowalniał, nie? Bo zanim mi się kuźwa tam ten synchronizacja zrobi, to kurde będziecie czekać z minutę. No to, ustawimy w tym momencie w filmie reklamy. No, nie, no wbijaj se. Tak? Jasne, wbijaj. Bartek. No to dobra. Słuchaj, każdy ma czasami, wiesz, ja czasami dłużej się synchronizuję, czasami krócej, więc spoko. Ale nie, czy wiecie co, ja powiem wam tak, zauważyłem, że ta synchronizacja jednak jest u wszystkich jednakowa, bo Sharpie, ty jak wczoraj wbijałeś, to też czekałem na ciebie długo. Ale mówiłem ci, że ja wbijam z internetu mobilnego, nie? Aha, no tak, no bo... A mody były dodawane? Tak. Był jeden bodajże, no. Dobra.
Była jedna modyfikacja. Jest na Facebooku w grupie. Tak, 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 tak. Muszę pobrać. Ale a opryskiwacze masz wgrane? Tak, są, są. Aha, czy ale Bartek czy ma wgrane? Ma wgrane. Aha. A jest, ma wgrane, bo ja wczoraj już kupowałem tak, Bartku tak, ten tak, nowy. Wczoraj, no. Wczoraj, tak, wczoraj grałem. Oj wujku, żeś postawił ten, kurczę. Co? No było tak do headera i trzeba przejeżdżać po polu, a to... No to co, nie wiem, przesunę sobie wózka do headera? A mogę? No oczywiście, że możesz, podpinasz nie, i to przejeżdżasz nie nim. Czy mam uprawnienia? Nie podepnie, bo nie ma uprawnień. No, ale dobra, to tam go szturknij. Ale z tym czasem synchronizowania to nie jest tak, że każdy, że jest za każdym razem to zależy od połączenia internetu. I mi się wydaje, że też od liczby modyfikacji, bo to też się musi synchronizować. Ja raz wchodzę, po prostu czasami mi się ładuje. A czasami wejdę i chwila, moment już jest i to też no. Zależy, mi się wydaje, od tego, ile czasu cię w grze nie było. Ja pijany jestem, czy ja tak widzę latające drzewo? Możesz widzieć, czekaj, jeżeli... Tak, jesteś tam, no, możesz widzieć latające drzewo, no. Są tu czasami takie... Ja ty widziałem ostatnio, że przerzucałeś mi na pola, kurde, nie moje drzewa. Ale już spokojnie, już ich nie masz. Już poszły na wióry. I do tego momentu tylko dojechałem i już zrezygnowałem zresztą. Aha. Obraził się. No. A słuchaj, Kuba, mam takie pytanie do ciebie. Ty często bywasz w Polsce? Powiem ci szczerze, że drogę mam niedługą. No. Ale tak na weekendy jedziemy z rodziną. No. Ale jeżeli ja jechać mam jechać na jedną noc, no to mi się nie chce, tak? Ale jeżeli aha. Ja właśnie teraz, tak na długi weekend będę jechał teraz, czyli będę miał dwa dni wolnego plus jeszcze weekend, no to bardzo mi się chce jechać. A też zresztą, że jest już sezon, jak Bartas ma zamiłowanie do motorów, to ja też mam zamiłowanie, tylko że ja jeżdżę w terenie. I... Czyli crossem, tak? Tak. Ja też w terenie, po lasach. Ja, no, ja właśnie bardzo lubię. Leśnicy nas nie lubią, no ale cóż, staramy się... leśniczy jak leśniczy, ale jak się trafi na takiego idiotę, co te linki tak. Z trupem tak, rozwieszają. Tak. Ja czasami naprawdę jadę przez ten las, to się tak kurde zastanawiam i tą głowę czasami schylam, bo aż się po prostu boję. Tak, normalnie tak, się tak. Boję. No. Ja wam się przyznam szczerze do tego, że ja też nie lubię, jak się jeździ motorami po lasach. Znaczy, ja jestem, to zależy jak... Ja jestem na to, ja jestem tego wrogiem. No ale raczej linki nie rozwiesić, nie? Żeby mu łeb. Nie. To no. Bez przesady, nie? Znaczy też no. Mi się, ale ja nie jeżdżę tak, żeby podjeżdżać, tak? Żeby psuć tą ściółkę, tylko ja jeżdżę po drodze polnej, bo ja też. Staram się właśnie, no mam nadzieję w tym roku pojechać na zawody, właśnie, żeby ścigać się. Dlatego ja potrzebuję troszeczkę... Ale jak ścigać się? Po lasach się ścigać? Nie, na torach. Cross country. Znaczy, ja wam powiem tak, ja już tą historię opowiadałem, ale jak moja córka była jeszcze malutka i pojechaliśmy do lasu... Idziemy na kawę. W niedzielę. Pojechaliśmy sobie w niedzielę do lasu, w góry. Znaczy, pojechaliśmy tam, wiecie, Błatnia, tamte regiony. I chcieliśmy sobie wypocząć po całym tygodniu z dzieckiem. Dziecko dotlenić przede wszystkim świeżym powietrzem. I jeździł nam tam taki właśnie patałach na motorze. Mordował ten motor po tych, w centrum, w samym, nie że on jeździł po drogach, tylko między drzewami tam manewrował, nie? Słuchaj, ten jego motocykl, te echo, niosło się na całe góry. Rozumiesz? No spierniczył nam całą wycieczkę, nie? Bo ten hałas, mało tego, jeszcze co chwilkę koło nas jeździł, nie? Ja go zatrzymałem, poprosiłem go, słuchaj, chłopie, jedz tam gdzieś dalej. Nie psuj nam rodzinnej wycieczki, idź tam gdzieś dalej, nie? Nie hałasuj nam tutaj, my jesteśmy z dzieckiem, chcemy wypocząć po całym tygodniu, cały tydzień ciężko pracujemy, przyjechaliśmy sobie w niedzielę w górę, chcemy wypocząć tutaj. Ty, on jak na złość jeździł koło nas, nie? Ja to już wam kiedyś opowiadałem, jak tak, ktoś... Tak, 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 tego wujku... No, ja jestem uczulony. Ja powiem ci tak, linek rozkładać w lasach nie będę na motocyklistów w lasach, nie? Ale jak słyszę, nie? Motocyklistę w lesie, który jeździ, to teraz mi już szlak trafia. Jak sobie przypomnę tą naszą wycieczkę i jak sobie przypomnę te echo tego silnika motocykla, które rozbrzmiewało na całe te góry. To się niosło. Jak on nawet odjechał od nas już jakiś ten, to myśmy go słyszeli na kilometry, nie? Mhm. To jest masakra. I wyobraź sobie, że ludzie, którzy faktycznie chcą sobie pojechać w góry, na te lasy tam, pochodzić sobie, wypocząć, nie? W niedzielę słuchają taki ryk tego kłada albo motocykla. Naprawdę, mnie coś trafia, nie? Przecież są jakieś, kurde, miejsca do tego. Jakieś, nie wiem, łąki, jakieś,
jakieś tory. Czemu cholera sobie nie jadą na taki tor, nie? Znaczy wujku, też powiem ci tak, o, że... Bo ty tam pewnie w górach masz te rezerwaty, nie? No są rezerwaty właśnie przeróżne miejsca takie. Dlatego takim. W rezerwatach to jest zakazane wjeżdżanie w ogóle motorem, czy ogólnie jakimś... Pojazdem spalinowym. Ja jeżdżę też... No nie wiem, czy to jest rezerwat, czy nie, no tak naprawdę tam ta droga prowadzi do innych takich wiosek. To jest taki dla mnie skrót. I ja staram się, jeżeli widzę jakąś właśnie rodzinę, jak ty masz, to ja jadę stamtąd, bo to jest... Sam wiem, że przeszkadzam tylko, dlatego jadę. Ale słuchaj, ja ci wytłumaczę jeszcze inną rzecz. Bo na przykład taki motocykl, jak ma Bartek, to nie jest motocykl, który narobi hałasu. To jest moplik. On nie narobi hałasu na cały las. I on daje żyć tam wszystkim, bo on sobie... Ja sobie pomalutku jadę 30-40 max, nie? No ale Bartek nie wyjedzie między drzewa w lesie, tylko on sobie tam jeździ tymi drogami, które są, nie? I sobie tam zwiedza. Więc Bartek nie jest szkodliwy. Ale jak przyjedzie ci taki gościu motocrossem, jak taki typowy motocross, taki typowy, wiesz... I jak on, tak słuchaj, marczy. Jak on... Ale czekaj no, daj mi powiedzieć, on przejeżdżał między drzewami koło nas, jak... Kłoda, taki patyczek trochę większy, no może nie taka wielka kłoda drewna, ale jak mu to odskoczyło spod tylniego kółka, to dobrze, że myśmy za nim nie stali, bo jakby ktoś tym dostał w łeb, to jest tam, no to leży tam, rozumiesz tam? Mm-hmm. Leży tam i nie wiem, karetka tam nie do... I kwiczy, karetka tam nie dojedzie, tylko śmigłowiec. Jak to mu odleciało od tego, z tego koła, to jakby ktoś za nim stał, to koniec. Bo on jest w kasku, a my nie. To jest jedna rzecz. Tak, dlatego mnie kurwica bierze, jak ktoś jeździ kładami albo takimi właśnie. Ja lubię kłady. Ja jeździłem kładami. Tak, nie same ale pojazdy. Są do tego miejsca, gdzie naprawdę są tory, są jakieś miejsca, gdzie można żyć ze wszystkimi zgodzeń. Widziałeś tam, co nagrywałem ten materiał, co przez lasek jechałem i właśnie na mnie dwa kłady wpadły i cross? Nie. No prawie na czołówkę Ale powiem wam, że na przykład na motocrossach jeżdżą u mnie po zakładzie. Bo tu jest sprawa taka, że z jednej strony nasz zakład jest praktycznie otwarty, a ci motocykliści jeżdżą w kaskach. No i ta telewizja przemysłowa, ten monitoring, no to tam może co najwyżej namierzyć, nie wiem, kolor kurde kurtki, nie? I powiem wam, że mamy takie bardzo wąskie przejazdy na firmie. Naprawdę bardzo wąskie, są nasypy jakieś, podsadzki, jakieś kamieni powiedzmy, jakiegoś kruszywa, bardzo wysokie i tam jest właściwie nic nie widać. Jak widzę czasami, to nawet słychać ich z daleka, ja tam sobie siedzę i słyszę jak przeleci jeden, drugi, trzeci, to ja mówię tylko no i teraz jeszcze brakuje, żeby jakiś zestaw z wanną po prostu mu zza winkla wyjechał. I jest posprzątany, nie? Goleś jest posprzątany taki. Jeszcze się nie zdarzyło na całe szczęście nic takiego, ale właśnie ja mam też chyba takie szczęście do tych motocyklistów, którzy jeżdżą na crossach, że albo gdzieś właśnie jeżdżą po jakimś, tak jak u nas jest rezerwat przyrody Segiet i ten po starej kopalni Dolomity, Dolina Dolomitów tutaj w Bytomiu. Też jest zakaz oczywiście, ale to tam akurat chyba to jest chyba jedyny taki rezerwat w Polsce, czy na Śląsku przynajmniej, gdzie każdy ten zakaz jazdy właśnie takimi motocyklami, kładami ma gdzieś tak naprawdę, nie? Bo tam sobota, niedziela, to tam jest głośno dosłownie od nich. I jeszcze się właśnie nie spotkałem z nikim, kto jeździ na crossie albo na kładzie, kto jeździłby sobie, nie wiem, po jakichś spokojnych, normalnych miejscówkach, nie? Tylko zazwyczaj tam, gdzie nie wolno, no. Żeby mnie ktoś nie zrozumiał źle. Ja nie jestem hejterem motocyklistów, ja nie jestem hejterem kładziarzy, ja lubię to. Moja żona ma motocykl, ja też myślałem nad zakupem motocykla. Podoba mi się, że Bartek sobie śmiga na motocyklu, też bym może sobie takie coś kupił, też nad tym myślę. Ale na miłość boską, róbmy to w sposób rozsądny. Dokładnie. Bo kurde, trzeba żyć jednak w jakiejś harmonii z tym otoczeniem, a nie, że kurde wiesz, no mówię wam, ten gościu, to był jeden, to był dzieciak jeszcze, nie? On wiedział, gdzie my jesteśmy i cały czas koło nas jeździł, nie? On nam zepsuł na złość po prostu. No to już było złośliwe. Zepsuł, nie? No. Tak, to był złośnik, bo ja go prosiłem, żeby, bo on koło nas przejechał powoli, bo widział, że idziemy z wózkiem, bo Ania wtedy była jeszcze bardzo malutka, wiesz, no dla dziecka ja też chciałem zaoszczędzić Ani hałasu, nie? No bo taki motocykl to wyje pierostwo, nie? Chciałem Ani zaoszczędzić hałasu, a nie spodziewaliśmy się, że w lesie nas spotka coś takiego, nie? Więc no wiadomo, nie? Ja jako ojciec no chciałem dla dziecka też dobrze,
Więc go poprosiłem, chłopie, nie jeździ koło nas, jedz gdzieś tam dalej, nie? A on jak na złość jeździł jeszcze koło nas, nie? No. Bartek, jakbyś mógł oddalić troszeczkę mikrofon, bo... oddychasz, no. No. Tak, słychać swój oddech, no. Dmuchanie. Teraz dobrze? Tak, no. Teraz okej. Okay. No to właśnie, jest... żeby tutaj nie było... Tu nie o to chodzi, że my tutaj, tak jak wspomniał wujek, hejtujemy, ja to jeszcze raz też sam podkreślę, bo to... ja zauważyłem, że społeczeństwo, społeczność w komentarzach, niektóra oczywiście, nie cała, żeby tutaj też dla mnie też sobie wmawia. Wyciąga z kontekstu to, co mówimy i tak. Potem, że niby... Słyszą to, co chcą słyszeć, tak. A nie to, co my mówimy. Dokładnie. Biorą czasami coś za bardzo na serio. Albo za też... bardzo osobiście. Zdarzyły tak, się tak. Tutaj też takie wypowiedzi, o których, no albo czy ja, czy Szarpi coś tutaj opowiadaliśmy, jakieś tematy, które poruszaliśmy. I są też persony, które odbierają nas zbyt osobiście, no. Mm-hmm. Nie róbcie tego, zaniechajcie tych działań. Bo pamiętajcie, to są nasze poglądy, do których mamy prawo. Tak jest, dokładnie. Coś, Kuba, chciałeś powiedzieć, bo zaczynałeś coś mówić. Znaczy, jeżeli chodzi właśnie o też motory, to jest bardzo mało tych miejsc, tak? Jeżeli chodzi o mnie, to ja mam do toru najbliższego pół godziny. A do kolejnego, jeżeli ja bym chciał jechać właśnie teraz na te zawody, które planuję, to mam godzinę, czy nawet dwie, już nie pamiętam ile. Dlatego na zachodniopomorskim, gdzie ja mieszkam, jest troszeczkę więcej, ale jeżeli słyszę o... Właśnie tutaj, jak ty masz wujek, tak, że jest w lasach jeżdżą, to naprawdę musi być tego mało. Ale co ty opowiadasz? U nas są... Ja mieszkam w Katowicach, ale na przykład niedaleko. Droga na Wisłę, miejscowość Wyry. Przed Mikołowem jeszcze. Tam masz tory, potężne tory dla motocrossowców, dla kładowców. Tam możesz jechać, na miejscu możesz kład sobie wypożyczyć i tam się człowieku możesz wyżyć. Ile to jest jazdy? Mhm. Godzina? Choćby nawet godzina. To co za problem? No to jak masz czas poświęcony na to, no to kurde, godzina dla ciebie. Słuchaj, moja żona jest nurkiem i oni jeżdżą w tym roku, w listopadzie, jadą do Meksyku, żeby zanurkować. I mnie jest ciężko zabrać tak cholernie ciężki sprzęt, jaki jest sprzęt do nurkowania, bo to jest ciężki sprzęt. Mhm. Im to nie jest ciężko zabrać i pojechać na drugi koniec świata, żeby sobie ponurkować, a dla ciebie będzie problemem, żeby godzinę nie. Pojechać sobie dalej na tor? No to jak ty mi takie coś powiesz, no to wstydź się. Znaczy, ja ci to tylko mówię, dlatego że spotykam się z ludźmi, którzy jeżdżą właśnie tak, jak ty mówisz, że jadą bliżej do siebie, niż pojechać dalej gdzieś... Dalej, nie? O to chodzi, że dalej jechać. Są miejsca, tylko takie miejsca faktycznie może nie są blisko i po prostu ludzie idą tak. Na skróty, nie? Idą na skróty właśnie mi o to chodziło, o. Takimi metodami, nie? Owszem, każdy z nas idzie na skróty. Ja nie powiem, że jestem idealny i nie szukam skrótów, ale szukam takich skrótów, żeby żyć z tym społeczeństwem w jakiejś harmonii, tak? I szlak mnie trafia, że skoro ja się staram o ten kompromis, a inni nie, to wtedy szlak mnie trafia troszeczkę, nie? Tak. No, i nie dziwcie się mi, że się irytuje, no bo jak człowiek się stara, a widzi, że inni się nie starają, no to wiesz, no, to, ale to cholera cię bierze, taką, nie? To trzeba mieć taką dojrzałość, wiesz, do życia w społeczeństwie po prostu, nie? Bo tu każdy myśli o własnej dupie, no. Słucham możesz mi powiedzieć, gdzie jest, albo przyjechać z nawozem i tutaj z nasionami, tak, bo mi się kończy? Już, właśnie, ja mam tu przygotowane, spokojnie, już jadę do ciebie. Dobra. Ja ci zostawię tam od razu, bo tam mam dwie palety, nie? A faktycznie ten tam pojemność na nasiona jest bardzo mała, nie? Zresztą słonecznik też sypie chyba dosyć mocno. Ja ci powiem jeszcze coś innego. U nas na Śląsku bardzo często są organizowane takie Szarpi może będzie wiedział, o czym mówię, bo całkiem niedawno był organizowany taki rajd rowerzystów. Mhm. I oni jeżdżą tutaj po tych wszystkich miastach śląskich, słuchajcie, do tak, nas przyjeżdżają, masa krytyczna, no. Do nas przyjeżdżają na te rajdy u nas śląskie ludzie z Pomorza, z drugiego końca Polski, żeby wziąć udział w tym naszym rajdzie śląskim, bo oni uważają, że to jest coś wspaniałego, oni uważają, że my tutaj na Śląsku mamy wspaniałe imprezy, oni biorą te rowery, wsadzają je w pociągi i przyjeżdżają, ale to masa krytyczna to nie jest tylko tam. W Toruniu jest to samo. Ale to czekaj, może wujek o czym innym mówi. Mówię, że nie, u nas no, jest masa różne, krytyczna. No. Różne są organizowane te rajdy rowerowe, nie? I słuchajcie, ci ludzie przyjeżdżają do nas z drugiego końca Polski i nie jest im trudno przebić się przez całą Polskę pociągiem, żeby ten, bo to jest bagaż osobisty plus jeszcze rower. No to też jest jakiś kłopot, ale oni nie widzą w tym żadnego problemu. Oni się cieszą, że mogą przyjechać do nas na Śląsk
Chociaż ja bym widział coś na odwrót, no bo reszta Polski postrzega Śląskie jako teren skażony i myślą, że my tutaj chodzimy w gazmaskach, w całym oprzyrządowaniu, wiesz jak, nie? Bo tutaj jest teren skażony, nie? Bo Śląsk jest brudny. No. Guzik, prawda. Gówno jeżeli prawda. Jeżeli ktoś tak uważa, to nigdy chyba na Śląsku nie był. Mhm. Śląsk jest piękny. Zapraszamy, przyjedźcie, zobaczcie, a nie słuchajcie ja opinii. Mogę potwierdzić, bo byłem dwa razy w Zakopanem i jest pięknie. Jeżeli, Śląsk jest bardzo piękny. Jeżeli ktoś chce jechać na wakacje, odpocząć i lubi pozwiedzać, pochodzić, Zakopane i tyle, co jest do zwiedzania, że łohoho. Ale Zakopane nie jest na Śląsku. Zakopane też już teraz pojechał porówno po bandzie, ale... Ale no dobra, no nie wiem. A gdzie to jest? No dobra, ja nie wiem, no ale... Jeżeli Zakopane to jest pod bardziej... Dobra, ja was pogodzę, przyjedźcie do Brodnicy, ja mam 60 jezior dookoła siebie i co? O Boże. 50 jezior. Bardziej to tak jest głupio, bo nie wiem gdzie... No 8 lat już nie chodzę do polskiej szkoły, to też mi ciężej mówić o tym. Ale bardziej mi chodzi o właśnie zwiedzanie takie, tak, że... Wszystkie takie tereny, Polska jest ogólnie ładna. No tak, dokładnie. To mi się bardziej taką chciałem powiedzieć, nie? Że nieważne gdzie się jest w Polsce, w jakiej części kraju, wszędzie jest ładnie. No. Słuchaj, ci nasi zaborcy, oni wiedzieli... Dlaczego chcą nasz teren, nie? I dlaczego tak. Tak właśnie ten, długo się zastanawiali, jak się podzielić nami, nie? No. Były trzy rozbiory Polski i nikt nam nie podskoczył w sumie. No, dokładnie. A to co nasze, nadal należy do nas i my się tym cieszymy. Przyjedźcie na Śląsk, pogadamy. Kto był na Śląsku, ten dobrze wie, jakie my tu mamy piękne rejony. Nie ujmuję żadnym innym rejonom w Polsce, ale u nas na Śląsku jest również pięknie. I powiem wam jedną rzecz, że my też mamy tutaj, na Śląsku, w Zagłębiu, piękne miejsca takie, gdzie możecie sobie nawet na plaży poleżeć, także, dokładnie. A nie mamy morza tutaj, nie? Chociaż była kiedyś taka, słuchajcie, no właściwie taki żart na Śląsku, że Chorzów domaga się dostępu do morza. My dostępu do morza nie mamy, ale mamy nawet na Śląsku plażę. Wyobraźcie sobie. No. Na Śląsku i Zagłębiu. Mhm. Mamy. Całkiem sporo. Słuchaj, czy ja się mylę? Czy kiedyś czytałem artykuł, że ze Śląska był dostęp do morza? No to był taki żart, nie? Nie. To było w historii. Jakoś w sensie, że... Tak, ten przesmyk taki. Tak. Coś takiego było, nie? Że tak, Śląsk był normalnie połączony z morzem. Ja to miałem na historii. No. No. Tak było, tak kiedyś było. Tak. Normalnie Śląsk miał dostęp do morza. Swoją trasę po prostu miał. Była ze Śląska nad morze. Specjalnie... Dlatego chcieli dla Śląska, to odnowić. Chcieli to odnowić. Także to nie jest tak do końca żart, panowie. Ale czy to było w kwestii żartu, nie? No. Nie, naprawdę mamy dużo, jakby tak ktoś chciał wycieczkę weekendową czy coś, to weekend to jest za mało naprawdę na Śląsk, bo chociażby Jura Krakowsko-Częstochowska, Szlak Orlich Gniazd, czyli taka linia bardzo pięknych średniowiecznych zamków, zameczków, ruin zamków, jest co robić, naprawdę jest co robić. I tutaj jak wujcie mówił o plażach, tu chociażby mamy, tu już bardziej Zagłębie, no Pogoria. Zagłębie bardziej, dokładnie. No, dlatego mówię, Śląsk, Zagłębie, nie? Mm-hmm. Jakieś tam powiedzmy Chechło, no tutaj z Chechła to tam się niektórzy śmieją, że to taki jest syf, ale ja powiem, że Chechło się poprawiło, w zeszłym roku byłem i jest naprawdę bardzo w porządku woda. Nie jest wcale brudniejsza niż woda w wielu innych jeziorach takich popularnych. Na Chechle jest inny problem, musicie tam uważać na swoje rzeczy, jak rozbijecie jakiś namiot czy coś, to musicie tam uważać na swoje rzeczy, bo na Chechle kradną. Nigdy nie okradli. No ciebie, ale moich znajomych już tak. Także tam. Chechło jest spokojne. I dlatego właśnie wtedy powstają takie mogą przekonania, ukraść. Bo ktoś kogoś okradnie i wtedy ktoś ma przekonanie, że kradnie, nie? Ale to wszędzie mogą mu okraść. Tak samo spotkanie kierowcę. A ja mam pytanie właśnie do Bartasa i Jacka. Właśnie teraz takie pytanie, bo jeżeli, no nie wiem, źle ująłem to. Zdarzyło wam się kiedyś, żeby wam ktoś ukradł paliwo? Nie. I właśnie dlatego też powstają takie plotki, że... Aczkolwiek, słuchaj, i zdarzało się, że ktoś koło mnie, co stało mu zajum, ali paliwo, czy... Jacek, pamiętasz? A to nie. Koszalino.
Byłeś wtedy ze mną, nie? Co temu chłopakowi, co on płakał, kurwa, całe dwa kotły mu paliwa opierdzieli. Jezus. Zdążył się zatankować na stacji i to w Koszalinie. I na tej stacji stanął. I na tej stacji stanął. I rano wstaje, kuźwa, i ma puste kotły, nie? Obdwa. Masakra. No. Ktoś go obserwował, no skąd wiedzieli, że on akurat, wiesz, musiał być obserwowany, słuchaj. No tak. Jeszcze widzieli, że jakiś młody, no to go obskoczymy w 3-2, niedoświadczony taki, nie? Gada gadać. A takie dwa kotły to jest grubo ponad 6 tysięcy złotych. To jest. No. No. I takie 6 tysięcy masz w plecy, nie? Masakra, no masakra. No dzieje się niesympatycznie czasami. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, czy kojarzycie, kto to jest Rafał. I teraz uwaga, bo ja Zazuniak? Zawsze... Właśnie, ja mam zawsze problem z jego nazwiskiem. Zazuniak czy Zazaniuk? Zazaniuk. Zazuniak. 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 No. Zazuniak. No, no dobra. Ja zawsze i już do grobowej dechy będę miał problem z jego nazwiskiem. Jego nazwisko nie jest dla mnie czymś łatwym. To on właśnie, jak jeździł po Europie takim niebieskim DAF-em, to on opowiadał, że... Bo też mu ukradli paliwo, Rafałowi. Ale on opowiadał, że w Stanach Zjednoczonych okradli go więcej razy z paliwa, aniżeli tutaj w Europie, nie? Mhm. To jest po pierwsze. Po drugie, ja pamiętam do dzisiaj, jak on w Stanach Zjednoczonych, to było chyba ze 2-3 lata temu, on jechał taką jakąś zupełnie, słuchajcie, takim zupełnym pustkowiem. I też opowiadał, że trzeba uważać, niby się wydaje, że nikogo nie ma, że totalna prowincja, że nie ma nikogo. Słuchajcie, w nocy tam też okradają ciężarówki, nie? A to tam ten... Podjedzie... Teściu ze Stanów też tam coś mówił, nie? Na ten temat. Tym bardziej, że tam jest, wiesz, totalna preria i tym bardziej kusi te grupy przestępcze i tak dalej, i tak dalej. Bo tam kierowca może sobie wołać oficjalnie na pomoc. To jest preria, no. Kto ci tam, kurde, rozumiesz, przyjedzie go uratować, nie? Rest Eira. Jeszcze raz, że co? Powtórzcie, bo zlagowało. Bartek coś mówił. Nie, mówię, ty tam też mówiłeś, że tam teściu ze Stanów coś opowiadał na ten temat, nie? Halo? No, słyszycie mnie? No, no ja teraz słyszę. No, mówię, wujek, tam też mi kiedyś opowiadałeś coś, że twój ten teściu ze Stanu tam coś się na ten temat opowiadał, Bożeż nie? Bożeż mój, ja myślałem, że to mówisz do Jacka. Tak, kiedyś też teściu mi opowiadał, nie? Ale to były lata temu, jak były jeszcze te, jak on jeszcze jeździł tymi trokami takimi typu retro, nie? Takie te klasyczne, bo on teraz ostatnio jeździł wolwiaczem cały czas, taki tak jak ten Rafał, to on jeździł tym WNL-em i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że ogólnie jest tak, że te Volvo, no, my Europejczyki myślimy, że te Volvo tam są the best, że to są najlepsze ciężarówki, bo one są tak bliżej, wiesz, jak technologia. Bo je znamy, no. Tak, bo je znamy, bo to znamy, Volvo, no. bo to niby taka nasza bardziej europejska marka, ale... No co? Nie. A z czego on się śmieje? A się wkręci na obroty, no. A z czego się śmiejesz? No z czego on się śmieje? Pat jest kurwa zapięty! Aha, a Volvo od tego! Volvo w kurwy! Pip, no. Ale nie słyszałeś tego, wujek? Nie. No Tiger! Ale ja Tigera nie oglądam od tak od czasu do czasu tylko. O kurde, ten odcinek to mi się też... Ale nie słyszałeś w filmie, że pas jest zapięty? Nie słyszałem tego. O, to 90% ludzi, którzy Tigera nie oglądają, to i tak znają, co to pas zapięty, albo radio... Albo klimatyzacja. No. Albo Regeneration. O Boże, to jest piękne, jak on o tym mówi zawsze. Znaczy ja oglądam Rafała głównie, Iwonkę i chyba kiedyś oglądałem. Natomiast no, prawda jest taka, że tamte Volvo jest hejtowane, nie? Strasznie. Ale to, no. Ale ono nie jest też ale tak jakby Rafał, dla mnie... Rafał sobie chwali Volvo. No, ale czyli dla mnie to jest bardzo takie, nie też stare, ale takie bardziej już... No powiem wam tak, mój teściu strasznie po Volvo jeździ, nie? Jak się patrzy w porównaniu do europejskiego Volvo, no to... te co są w Stanach, to jest straszna przepaść, bo naprawdę te w Stanach są zacofane do tych europejskich. Tak, tego brakuje. Zobaczcie, ile ja lat temu jeździłem tym Volvo,
A Rafał niedawno postawiał filmy, że dopiero tam takie zamówili, że tam takie wprowadzili. No, to tak, prawda. Dokładnie. To zobaczcie, ile oni są do tyłu po prostu z tym modelem, który w Europie już dawno, dawno temu jest. Nie? No ale. No bo oni, wiesz, stawiają na swoje Kenworthy, Maki i tak dalej, nie? No teściu powiedział, że on najlepiej znosi fertki. Natomiast jak on ma jechać Volvem, tym VNL czy tego wracam. To on jest po prostu chory, nie? No. On jest po prostu chory. No ale tutaj na przykład Rafał sobie chwali te, tylko że Rafał tam jeździ teraz tym nowszym chyba modelem, nie? No to on sobie tam chwali, nie? To i chociaż Rafał jest neutralny, zauważyłem, bo to, co trzeba skrytykować, to krytykuje, a to, co no. trzeba pochwalić, to on chwali. Natomiast jak ktoś obserwuje kanał Rafała, to dobrze wie i na jednej ręce nie da się tego zliczyć, nawet na dwóch, ile razy on miał awarię, nie? Albo coś mu uciekło, albo to, tak. albo siamto. On co chwilę miał jakieś awarie. Także widzicie, no. A w takiego fertka wsiądziesz i to kuźwa jest tam niezniszczalne. To jedzie i to jest tam niezniszczalne, nie? Bartek, znowu wiatry masz. A, sorry. Bartek ma wiatry, no. A Tigera kiedyś oglądałem, bo ja Tigera w ogóle poznałem poprzez kanał właśnie Rafała, bo oni kiedyś zrobili takiego crossa, tak, nie? Tak. I ja dopiero wtedy tam poznałem Tigera. Tylko z tym, że Tiger po prostu to jest fajna postać, ale... Specyficzna. Ale tak, jego specyficzny sposób bycia nie jest dla mnie i dlatego nie oglądam. No wiadomo, no to tak to wiesz, normalne, nie? Nie każdy zawsze, wiesz, no, nie wszyscy lubią pato streamy. No. Znaczy, no mi takie coś, mi to nie odpowiada, nie? Mi takie coś nie odpowiada i dlatego no nie jestem gościem na jego kanale. Dlatego nie kumam tego tam wszystkiego, ale ja wolę takie spokojne kanały, na których ja po prostu mogę jako podcast skupić się też na czymś innym, nie? Że tutaj sobie oglądam na przykład Rafała, słucham, co on tam mówi, chociaż u Rafała to też nie jest takie oczywiste, ponieważ Rafał robi piękne ujęcia z drona i on robi czasami timelapsy tak piękne, że jednak trzeba wkleić ten wzrok w monitor i nie możesz go traktować tego materiału jako podcast. No? I to jest właśnie coś magicznego, nie? W tych materiałach. Tak, Rafał robi takie wideo pocztówki, nie? Z tych miejsc, które on tam, przez które przejeżdża. Tak, mi się też to bardzo podoba, no. I ja zdecydowanie wolę sobie zobaczyć kanał Rafała Z, niż na przykład tego z TVN Turbo Tom. Czekajcie, jak on się nazywa. Ciężarówką przestany, bo tam to jest show. No. Sam Dawid jest w porządku, ale robi show. Natomiast na takich kanałach jak u Rafała widzicie, jak ten zawód naprawdę wygląda. I widzicie piękno tego wszystkiego, nie? No i też konsekwencje tego wszystkiego, a nie tylko show. No właśnie, ja lubię tego prowadzącego, on jest spoko, ale... No, to jest jednak dla telewizji, to jest tak, jednak show. Tak, właśnie, miałem to mówić. No. Dlatego YouTube jest o tyle fajny, że tutaj jak ktoś chce robić, to robi tak jak chce i tak jak czuje. A jak się robi coś z myślą, żeby to sprzedać jakiejś stacji, no to trzeba to zrobić tak, żeby ta stacja to kupiła, no. I dlatego no dokładnie. Mamy show, no. Ale przecież teraz tego ciężarówki przez Wietnam nie kupili. Przecież. Kupiło to teraz Discovery. Może po prostu sypnęli więcej niż TVN, nie? A bo to właśnie też tak było, nie? No właśnie, teraz na Discovery oglądać, jest ten, no. Teraz na Discovery to leci. No, słuchajcie, był kiedyś taki program, to było lata temu, pamiętam, byłem tak zajarany tym programem. To był program, który właściwie był pierwszym programem, który rozpoczął cały cykl właśnie tych programów na TVN Turbo, Trackersi i tak dalej, i tak dalej. Ale był kiedyś, bardzo dawno temu, taki program, nazywał się Ice Road Tracker. Nie wiem, czy pamiętacie. Pierwszy sezon był również mega fajny, byłem tym zajarany, ale jak zacząłem już w drugim, trzecim sezonie tak racjonalnie podchodzić do tego serialu, to widziałem właśnie, że tam też jest dużo show, nie? I teściu mi też mówił, co jest prawdą, a co jest fikcją. I zwrócił mi na to, bo ja wtedy byłem zaślepiony, nie? Zwrócił mi uwagę na wiele rzeczy. Na przykład na taką rzecz, że na przykład jedzie sobie ciężarówka, nie? Ona ma tam dużo miejsca na jakimś zakręcie, tam na jakiejś półce skalnej i jejku, bo ta ciężarówka zaraz spadnie, on jedzie po krawędzi, już koło prawie w powietrzu wisi, a tam było widać w tle, nie? Że tam autobus jeszcze go zdążył wyminąć, nie? I... No.
Także to też było robione już potem dla show, żeby była taka oglądalność, tak. Ale oglądalność jest wtedy, kiedy materiał ma w sobie dużo paniki, podkreśla te niebezpieczne takie, sytuacje, te napięcie takie. Czy on zdąży, czy się zmieści, czy on nie zdąży. Czy on zmieści, że ma kółko w powietrzu, a tam kuźwa go jeszcze autobus, nie? Dwa autobusy by go jeszcze mogły na szerokość minąć się z nimi, że... Ale zobacz, zwróć uwagę na to, że tak jak my wcześniej na początku gadaliśmy o tym właśnie, że tu mieszczuchy się jarają ciągnikami, nie? Rolnik tak naprawdę ma ciężką robotę, no to tu jest podobnie. Na przykład takie megatransporty, nie? Wiesz, my tam, że o kurde, przyhaczył o słup wysokiego napięcia, nie? I co teraz? A wiesz, i my to takie mamy, wow, dał radę, szacun, nie? A ten kierowca, nie wiem, tam załóżmy Makuwa, słynny, z tych megatransportów, nie? No to on ma takie, ociera pod strzała po prostu, no i trzeba jechać dalej, nie? Więc no... Jestem, panowie. Taka nie? Taka można powiedzieć, wiesz o co chodzi, o to podobieństwo, nie? Że tutaj... Ale Sharpie, w tym wszystkim my jesteśmy na tyle dorosłymi widzami, że my już dzisiaj umiemy odróżnić show od tego, co jest realne w tym materiale. I zauważ, że na przykład TVN Turbo, jak robi tych trackersów, to tam jest mało scenariusza, bo oni tam naturalnie, jak każdy człowiek, rzucą sobie soczystą kurwą, za przeproszeniem. A to racja. Wycinają pokazują nawet te konflikty w małżeństwie, te jak tam jest małżeństwo między mężem a żoną, są tam jakieś konflikty, oni pokazują te naturalne odruchy, te naturalne emocje, oni to tam pokazują. I dla mnie na przykład tacy trackersi jest o wiele mniejszym showem, niż na przykład ten Ice Road Tracker, co kiedyś pokazywali, albo na przykład ten program Dawida Sanders, on się nazywał, czy jak? Anders, jakoś tak. To dla mnie trackersi mają większe uznanie niż ten program Ciężarówką Przestane, bo tam jest stricte... Ja bym sobie chętnie pooglądał takiego na żywo Sprint Iresa, takie coś bym sobie pooglądał. Panowie, czy wy mnie słyszycie? Tak. Słuchaj, na YouTubach są takie. Na ja wam powiem, jakby Ruski zaczęli nagrywać tam u siebie te drogi, te bezdroża, kuźwa. No to by był hit. Są takie materiały na YouTubie. To by był hit, kuźwa. Bartek, są takie materiały na YouTubie. Jak nagrywałem Sprint Iresa, to mnóstwo widzów podsyłało mi linki na YouTuba, jak to wygląda na żywca, nie? I powiem ci, że to, co ja widziałem. Kurde, ty, ale ja pierdzielę, to faktycznie ten Sprint Iresa to dużo oddaje tego realizmu, co się dzieje na żywca. Też, no to są filmy właśnie tam gdzieś, kurde, z tych całych, rozumiesz, rosyjskich buszów. Bezdroży. Z tych, kurde, tajg całych podkopanych, kurde, jednym wielkim błotem, nie? No. Uh-huh. Bartosu, ty masz takie samo zamiłowanie jak mi chrzestny. Lubi się kopać w błocie, tak? Tak. Kupił on, ale oczywiście, że ja nagrywałem go, jak się wkopał ostatnio w wakacje na właśnie swoim nowym zabytkiem. Zabytkiem. To ciężko miało, żeby wyjechać, a Kras 255 jest ciężki. To jest do diabła. No. Słuchajcie, widzowie kochani, ja tak tylko zwrócę uwagę, żeby się ewentualnie Kuby tutaj nie czepiać, bo on Kuba długo nie ma go w Polsce. Tak, po pierwsze nie stresuje, po drugie mieszka w Niemczech od dawna i wyjedźcie sobie na 10 lat do Niemiec i wróćcie potem, próbujcie mówić po polsku, kiedy trzeba mówić dwoma językami u siebie, czysto, płynnie i gramatycznie. To już nawet nie to. A niech mi się tam, który w komentarzu do Kuby przyczepi, to go kurźwa znajdę. Ja Bartuś, ja tak ciebie uwielbiam, jak ty się zaczynasz śmiać, ty tego malucha odpalisz. To mi najgorszy dzień po szkole zepsuła mi nauczycielka. Jak tylko usłyszę ten śmieszek, to od razu banan na buzi mi się robi, nie? To ja już wiem, co musi zrobić Bartek. Kiedyś, 2-3 lata temu, był modny taki format. Moja reakcja na... I Bartek musi siebie nagrywać, jak ogląda Real Farm. To będziesz miał... Nie! Bo to cały materiał by był, kuźwa, na pisku, nie? Ja ten film muszę skasować. Albo po prostu spróbuj się nie zaśmiać, wyzwanie. Ja nawet ostatnio oglądałem Real Farm, to miałem.
Najlepiej jak podjeżdżałeś pod ten puk. Tak. Jeszcze go nie zaczepiłeś, kołka. Te nóżki się wnosiły, ja pierdzielę. Nie, najlepsze było młócenie na wstecznym. O! Ja tyle kasy za tą grę wydałem. Ale nie, to nie w Real Farmie. Czy w Real Farmie. Ale czekajcie, bo w Farmingu 17 można było łyżką na turze, jak się natura dało łyżkę, nie? To można było z ziemi zgarniać też na wstecznym. Tak. Ja tak zwierząt przesądzałem. Ale tutaj też to jest. Nie, tutaj nie ma. Min na wstecznym nie wchodzi. No mi wchodziło. A mi nie wchodzi. A mi nie działa. W Farpi zależy, jaką łyżkę masz, bo jeżeli ma się zmodowaną, no to jest tak... Jest taki moment, gdzie ona łapie, a w... jak to się nazywa? W oficjalnej grze są po prostu takie momenty, gdzie trigger jest po prostu też dany specjalnie troszeczkę do tyłu i troszeczkę szerzej. To znaczy ja zauważyłem, że tutaj jest głównie tak, że na przykład ja nie muszę do każdego tam, powiedzmy, jak krowy nabrudzą, do każdego tego tam placka, że tak powiem, podjechać centralnie łyżką, ale zbiera mi z całej szerokości tego obszaru, nie? Nawet jak pojadę prosto bo obok, te triggery są specjalnie tak rozszerzone, żeby te, jakby to nazywacie, lamerzy, czy... Ogarnęli, nie wiem, jak, żeby to ogarnęli właśnie, nie? Ale tutaj są inne glitche, nie? Na przykład tak. Z tym, że jak kółka zmieniasz z szerokich na wąskie, to ten, nie? Paliwo ci się tam zbiera w zbiornikach, nie? A to no, tak. Jak Bartusz, naprawiasz... Wiatry, no. A, Bartek. Sorry. Znowu wiatry sorry, masz. Sorry. Bartek, okno zamknij. Bartek ma taki... jest w trasie. Bartek, słuchajcie, Bartek ma potężne płuca. Wielką pojemność płuc i jak tak sobie nabierze te powietrze w płuca, jak dmuknie w ten mikrofon, to tak jakby faktycznie tutaj, jak ja bym tutaj jechał w tym John Deere przy otwartych oknach, słuchajcie. Dobra, Sharpie, skończyłem. Skończyłeś, tak? Dobrze, już ci czytam. No dawaj, Kubuś, do mnie, a tu ci roboty dam. Kurde, dawaj, bardzo chętnie. Jak chcesz, to możesz iść do Bartka. Nie, no to... Jeżeli jest praca gdziekolwiek, nie, to Bartek mogę ma zawsze robotę. Ojejku, tutaj zawsze jest pełno pracy. U mnie to robota. A nie, no pomóż Szarpiemu, to umówimy się jeszcze kiedyś, to wpadnie wtedy do mnie. Dobra. Jest niekończąca się historia, słuchajcie, z tym wszystkim. Ja bardzo chętnie mogę zawitać z powrotem. Mi się tak, mówię, mi się podoba, tak jak pisałem do Szarpiego, że bardzo mi się podoba ta... zgranie wasze. A ja powiem krótko i na temat, ja lubię takich ułożonych ludzi jak ty. Jesteśmy zgrają. Ta jest. Dziękuję. Zgraja. Dobrze, w takim razie Kubo, wracaj z Johnem na farmę i podepnij opryskiwacz. Tam już jest napełniony ten środek chwastobójczy i te same pola teraz, które siałeś, będziesz opryskiwał. Słuchajcie, teraz to Kubo, nie? Teraz to Kubo, a przed odcinkiem Kubo. To było siwy dymu. Siwy dymie. No. A teraz to nie, Kuba. No, Kuba jest łatwiej powiedzieć niż siwy dym. Jak przed nagraniem to Kuba, ile ty masz lat? 18. W tym roku skończone. No to na legalu możesz z nami grać. No. O, latka lecą. Latka lecą, no. Znaczy ja na się legalu. Śmiałem się, jak tutaj właśnie wyjechałem do Niemiec, tak się śmiałem, kurczę, 11 lat, co ja tu będę robił, nie? A teraz, zanim się obejrzałem, już mam 18 i kończę szkołę. No. A powiedz mi, planujesz wracać do Polski na stałe? A tu u mnie się zmienia co roku. Aha. Pojadę na wakacje, jest, mówię, nie, muszę tu wrócić, pojadę na dłuższy czas, to jest znowu, że tutaj jest lepiej. No, tu jest to inaczej, lepiej. Co ci się tutaj w Polsce nie podoba do takiego stopnia, że jest to zaporowe, abyś polityka. Wrócił do Polski? Polityka. To jest ale w Niemczech polityka, ja wiem, tu jest też dziwniejsza, zerowa. To jest, powiem bardziej, że tu jest bardziej dziwniejsza, że ja na przykład, jeżeli... Dobrze słyszałem, to powinienem zmienić już dowód na niemiecki przez to, że mieszkam już tu więcej niż te 6 lat. Ale no nie zmienię tego, no bo nie. Ładnie, ale... nie damy, tak trzymaj. Nas, tak jest, nie damy by nas z Niemców wróg. Tak. Idzie ci nam hetmani, polski my naród, polski ród. Jak ale to było? Tutaj królewski przykład... szczep piastowy. Królewski szczep piastowy. No. Twierdzą nam będzie każdy próg. I wszyscy razem. Tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. No. Jezus, myśmy śpiewali na wizji to po ciśwemu, bo Szarpi nie postawił. Masakra.
Każdy się kuźwa do tego szarpiego przyczepił. No, wypili przed odcinkiem i gada, że nie postawił. Pusty stół! Nawet nam chom kawy nie postawił! Ja wam postawię. Bo ja mu wczoraj opierdzieliłem całą lodówkę, nie powiedział, o kochany Szarpuś. Szarpi jak w tym śląskim kawale, nie? 2 godziny my u niego siedzieli, nawet nam chom kawy nie postawił. No. Kurde. O, dobra, Kuba dokończ, bo chyba zacząłeś coś mówić, a my tu wpadliśmy w jaka to melodia. Znaczy, no to też tutaj jest na pewno pomoc bardziej taka tutaj socjalna, no, tak? Że tak, jest, tak, no. Ja, ale Szarp w ogóle jaki ten, to kwentny i taki oficjalny jak jest gość, co jak my? No bo słuchaj, no bo wiesz, jak jest mój gość, no to trzeba, wiesz, szanować gościa, nie? To mówi tak dostojnie, tak opanowanie. Ale kurwa, teraz dokładnie tak jak gadasz, Jacek. Tutaj Kubo, a przed odcinkiem było siwy dymu. Ojej, nie, ej, ale oficjalnie to by było. I oficjalnie dałeś mi pomysł na tytuł odcinka, ale jaka czekaj, to melodia. Ale oficjalnie, mi się to. Oficjalnie to by było Jakubie. O! O. No, o. Jacob. W tej bajce było, nie? Jacob. Jakubie, zrób mi loda. Masakra, dlaczego to było ta baluga, nie? Z tym bałwanem? Czekaj, aha, z bałwanem, a to nie pamiętam. Czekaj, to był ta baluga? Uli? Nie. No. I co ten mówił do tego, nie? Do tego pingwina, ten bałwan. Jakubie, zrób mi loda. I co ten, i był taki mem, Tabaluga? Że za dzieciństwa nic ci to nie mówiło, nie? Tak. Buli, bałwanek buli! A jak ta mała mi do tego, do migotka, pamiętasz migotku? Obiecałeś tej... Z muszelką coś było. Czekaj, tak, nie. Muminku, pamiętasz Muminku? Obiecałeś całować migotce muszelkę? Chyba nie wyprzesz się tej głupiej obietnicy. Ale były takie tekściury w niektórych bajkach, że naprawdę, no. Były takie. A nie wiem, czy zauważyliście, na internecie jest właśnie odnośnie bajek Walta Disneya na przykład, czy tam Warner Brosa, i jest na przykład ten zakochany kundel, jak jedzie z tą swoją, wiecie, tą suczką, zjeżdżają tam taką kolejką i jest w oknie telewizor i normalnie jest goła baba z cycami na wierzchu, nie? No ale widzieliście kiedyś ten mod na przykład... Bajka o tych świnkach, nie wiem co ta bajka była, bo ja oglądałem tylko mema z tym. No ale w każdym razie była bajka o świnkach, i właśnie był motyw tego, że czasami twórcy bajek sobie lubią zażartować. I było zdjęcie kiełbasy na, taki obraz kiełbasy na ścianie i na dole napisane Fader. Tak, to widziałem. To też na necie jest o tym. Na pewno ja mam to pryskać. Roundupem? Chwastobójczym, tak, żeby nie wyrosły. Bejcą pierdyli! No, za bejcuj to. Bejcą, bejcą, kuźwa. A czemu nie? Znaczy, no bo ja jak dobrze pamiętam, jak ja grałem, to ja zawsze to robiłem w pierwszej fazie wzrostu, że jeżeli wyjdą mi te chwasty. Ale to jak nie ma chwastów i popryskasz, to nie wyjdą wcale. Kuźwa, to jesteśmy w komplecie. Plus gość, dalej jaja. No już od dawna. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest cud. Jest opóźniony Bartas. Tak, i szybki rozładunek Jacka. W ogóle wam opowiem, słuchajcie. Podjechałem tutaj pod tą firmę, bo nie wiem, opowiadałem to przed odcinkiem. Podjechałem na tą firmę od 11:30. Zameldowałem się, bo tutaj oczywiście awizacja i przed awizacją, broń cię, Panie Boże, nie wiedziesz. Pełno ciężarówek przed bramą. Ja mówię, no to sobie mówię, ptoję. Przyjechał Sebastian z tymi pikantami. Pogadaliśmy chwilę. I nagle ten telefon. Ja się pytałem, mówię, o której wjadę. On mówi, że od 15 to dopiero będę czekał. Bo 15 to nie jest godzina, mówi, wjazdu na rozładunek, tylko godzina rozpoczęcia oczekiwania, nie? Na wjazd na załadunek. Ja mówię, no to sobie poczekam, no dobra. No i słuchajcie, nie wiem, postaliśmy może 20 minut, jest przed drugą i nagle telefon dzwoni, że mam wjeżdżać. Ja w ciężkim szoku,
Mówię, ja pierdzielę, szybko zamykałem tą naczepę, bo tam Sebastian pokazywał praktykantom, tłumaczył, jak odpikać ładunek i tak dalej, spedytorom. A koła przełożyli? Co? No. Koła przełożyli? Nie, też tu nie trzeba żadnych przekładów, a to mniejsza o to. W każdym razie wjechałem tam na rozładunek, to byłem rozładowany przed 15, ja już byłem rozładowany. Wyjechałem z firmy i te ciężarówki, które stały tam przede mną, one dalej stoją do tej pory jeszcze nieruszone, a mamy godzinę w pół do ósmą. O, no to, no to ten, no i to one się do farto. Tej pory stoją nieruszone. Witamy w Polsce. Nie, no nie witamy w Polsce, bo tak jest na całej Europie. Tak jest wszędzie, no. Ale nie, a wiecie co? Ostatnio w ETS-2 zażartowałem sobie, że mam irracjonalny ładunek, a mam tutaj teraz was, dwóch kierowców. Zażartowałem sobie, że mam irracjonalny ładunek, bo z Katowic do gdzieś tam na Cypel, Włoch, tam już gdzieś bliżej Messyny. Tak, Titit, ja też tobie Titit, tylko ale zobacz, pokaż gościom tutaj. No, no jest Bartek, no. Ja już tam widziałem, jak cię nie było. Ja pokazywałem. Pokazywałeś paciąka? No pokazywałem. A rozkładałeś skrzydła? No jak nie mam uprawnień. Aha. No i słuchajcie, mówiłem, że mam irracjonalny ładunek, bo jadę z pustymi paletami z Polski do Włoch, nie? I odezwał mi się tam w komentarzach. Ja właśnie też tak sobie myślałem, jak ty mówiłeś o tym, że to no, nie jest irracjonalny ładunek. No i właśnie tam kierowca, jeden z kierowców ciężarówek z Reala mnie uświadomił, że są takie ładunki, nie? A powiem wam szczerze, że ja byłem zaskoczony, bo ja nie wiedziałem, że są takie bardzo, ładunki. Ja bardzo często woziłem te palety, które woziłem do tam praktycznie do kilometr od domu przywoziłem te palety euro. Zresztą nawet dzwoniłem do Bartka, mówiłem mu, jak są te palety euro robione. No. I one lecą dalej na transport za granicę, nie? Ale to właśnie, wiesz, ja się cieszę, że robię takie materiały, bo dzięki nim ja też się czegoś nauczę, nie? No. No jak ja tam na przykład coś powiem, nieświadomie jakieś głupstwo, to mnie widzowie uświadomią, nie? I to jest fajnie, bo wszyscy się uczymy tak od siebie. Ale zaskoczyło mnie to, że to jest transport opłacalny. Z Polski do Włoch, tame puste palety, wujek, czy te wujek, palety naprawdę są takie drogie? Jak ty byś nasłuchał czasami o tych transportach, jakie są opłacalne, to ty byś takie oczy zrobił, tak, to głowa mała. Dokładnie. Słuchaj. My potrafiliśmy z Bartkiem wywozić ze świecia papier do papiernic, której woziliśmy papier dalej. Tak. A czasami na przykład z tej papierni z Niemiec wozić do Mondiego papier. Do świecia. I ja ładowałem, słuchajcie, ładowałem papier jeszcze w miksie jeździłem. Załadowałem papier w Mondi, w Świeciu, zawiozłem go do Niemiec. W Niemczech tylko mi mieli to rozładować, nie? No i miałem ładować jakiś papier dalej. Jak się okazało, oni tylko weszli na naczepę, pozrywali stare etykiety, ponaklejali swoje i jechałem z tym samym dalej do Hiszpanii. Aha. No. Ja pierdzielę. Tak. A to jest właśnie to, co Bartek mówi, to jest też bardzo często, że no po prostu ściągają plakietki poprzedniej firmy. Bo ja tak na przykład po Polsce z takimi ładunkami jeździłem. I to jest, słuchajcie, na takiej zasadzie. Jestem sobie ja i czymś handluję. Przypuśćmy, no nie wiem, no zeszytami. Handluję tymi zeszytami i jestem tylko handlarzem i mam swoich sprzedawców, kontrahentów i mam swoich kupujących, którzy to ode mnie kupują. No i teraz, na takiej zasadzie, żeby tego nie wodzić do mnie, no bo po co, tylko ja to mogę od razu zawieźć do gościa, który to ode mnie kupi, więc ja zlecam ładunek, żeby odebrać go od dawcy i podaję, sprzedawca wie, że ładunek jedzie do mnie. Ja właśnie wywoziłem takie ładunki. Wtedy ten pośrednik dzwoni do kierowcy, słuchaj, nie jedziesz z tym do mnie, tylko jedziesz bezpośrednio do mojego klienta, tam przypuśćmy 50 km dalej. No i się wtedy zmienia papiery, przepisujesz papiery. Nadawca, ja jako pośrednik, odbiorca od razu do tego klienta i to jedzie bezpośrednio od sprzedawcy do klienta, ale według dokumentów to jeszcze jechało przeze mnie. Yes. No. Masakra. Ale jakie są czasami... albo dobra, to nie, to powiem wam. Słuchajcie, to co Jacek opowiadał, to mi to przypomina aferę z zeszłego roku o truskawkach, nie? Że kupywali gdzieś tam z Hiszpanii truskawki,
gdzieś to tam ładowali na polskie te i że niby to są polskie truskawki potem. Tak. To było o tym głośno dość. Ale to ci jak przecież Polacy się wkurzają, bo słuchajcie, kierowca właśnie mi opowiadał, że to jest taka patologia, że Niemcy wszystko co najlepsze to z Niemiec wychodzi. Nieprawda. No właśnie. I o co się rozchodzi? W Polsce ładowałem takie, kurde, do montażu dźwigów, tak? Wiecie, do tych takich samojezdnych, tych wiecie, dźwigów, nie? Mm-hmm. Te ciężarówki takie. No. Te całe wysięgniki, to wszystko pięknie pospawane, idealnie. I to szło do Niemiec. I wyobraźcie sobie, że w Niemczech oni zaspawywali całe napisy te polskie, co tam były wytłoczone. To było zlikwidowane i przebite na kuźwa niemieckie te Hoffmanny czy coś tam. Wyobrażacie sobie, kurwa? Masakra. Tak. I to szło jako, że to Niemcy, kurwa, robili, nie? Toś mnie to tak ruszyło, że normalnie, wiecie co, ja miałem ochotę kuźwa, ale wiecie, no, z taką firmą to nikt nie wygra. Słuchajcie, ja pracowałem w Niemczech jakiś czas, no kilka miesięcy tam pracowałem. No słuchajcie, raz tam nie było pracy u tego faceta, u którego ja pracowałem, nie było, więc nas podesłał, bo on też działał tak jakby jako agencja pracy i podnajmował pracowników do innych firm, więc pojechałem do innej firmy pracować. Tam miałem za zadanie, ręką na sercu, wjeżdżał kontener z akcesoriami do kuchni, czyli te drewniane łopatki, Łyżeczki, deski i tak dalej. I wyobraźcie sobie, ja wyciągałem, otwieraliśmy ten worek foliowy. A, to wyciągałem mówiłeś. Na lekkę tą karteczkę Made in China wyciągałem, Made in China wyciągałem, wkładałem Made in Germany i zaklejałem z powrotem. No. No, takie odpierdzielają cyrki, nie? Czyli co, na przykład Bartek, powiedz mi teraz tak, jak mi powiedział mechanik, że zapłacę 1,5 koła za komplet zawieszenia i ona jest niby z Niemiec, to równie dobrze to może być takie zawieszenie dokładnie. Za 500, tylko że z innym napisem, dokładnie tak? Dokładnie tak, aha. Dokładnie tak. No to zobaczę za 3 tygodnie, będę zjeżdżał z tego, z krawężnika, nie? Czy mi się stworzę, czy nie wybije. Dobra. Słuchajcie, skupcie się teraz, no, mam dylemat. Tak, słuchajcie, no ja nie wiem do co, no nie poczekaj, chcę tutaj też... Poczekajcie chwilę, Sharpie, no. Robota by się skończyła. Robota ci się skończyła? Nie, tak nie będzie. Koda, a już chciałem iść na obiad. Spoko. Nie, wracaj teraz na farmę i będzie żniwa, będziesz robił żniwa kukurydzy. W sensie na kombajnie. Ale Sharpie. No? Bo ja tu przychodzę w gości, a tu nawet obiadu nie ma na stole. A to spokojnie, poczekaj, najpierw porób, potem może zasłużyć, obiad, nie? Wtedy będziesz jadł. No bo wujek się kłócił z nim, że nie ma, że nie ma żadnej kawy, nic. No ja na obiad czekam, nie? No to poczekaj. Ja po Polsce przyjechałem, żeby przyjechać tutaj na Lubelszczyznę, a teraz... No. Tą polską gościnność, nie? Jeszcze nie zarobiłeś na obiad. A na Lubelszczyznie to zwłaszcza. Panowie, jak, bo tamte jak ja przyjadę wschodnia Polska jest bardzo taki do tej pory gościnna. Mojej babci. Mówi wujcio. Mam dylemat i potrzebuję waszej pomocy. Być może nawet zbiorczej. Jestem słuchajcie, za. Jestem na polu number 79. Mhm. I tutaj miałem takiego gościa, który mi porobił omijaki. Ja tutaj chciałem... No wiecie jaki gość. Nie no będę już będzie mówił. Go gnębił, no. Będzie go gnębił ciągle. Jestem bezlitosny. Porobił mi takie omijaki jak cholera. Ja tutaj już wysypałem, słuchajcie, te wapno, bo takie było wymaganie tego pola. I wziąłem tutaj, rozumiecie, ten siewnik, który sieje mi słonecznik. Ale jest mały problem. Ten siewnik zostawia mi te omijaki. Ja nie mogę teraz mieć... Wójcio, ale bo musisz najpierw to stależować, bo te siewniki do kukurydzy i słonecznika nie mają kultywatorów. No właśnie. Dobra, ale... Pięcę też wujku, ale panowie, bo ja jeszcze nie skończyłem gadać, a wy już mi wchodzicie w zdanie. My lubimy ci wchodzić. O Jezus. Zdanie. Nie tylko w zdanie chyba. No właśnie. Ej, Sharpie? No? Gdzie tu jest? O, a dobra, już szukałem właśnie no, tej... No wujcie, mów dalej, bo cię wybijemy z rytmu. No i pytanie brzmi, czy ktokolwiek z was ma cokolwiek, co mogę podpiąć tutaj pomiędzy ten siewnik... Głębość mu wystarczy? Tak. Ale nie pomiędzy. Moment. Nie pomiędzy. Ty masz tego niebieskiego lemkena, ten siewnik, tak? Ale to tak i tak będzie działało.
Mi się tak wydaje, bo to jest jako maszyna dodatkowa, tak samo jak do drony aktywnej dodałbyś właśnie ten silnik. Jeżeli no to spróbujku, to zaraz podjadę ci to szybko, to omijaki zrobię. Spokojnie, ja sobie sam zrobię. Dobra. Ty tam działaj u... Ja potrzebuję... I wtedy z tyłu silnik. Ja potrzebuję tylko waszej pomocy w kwestii, wiecie, konsultacji. Informacyjnej. Wszystko. Tak jest. A czy Głębosz z tyłu ma jakieś coś, że można podpiąć drugie coś? To znaczy... Poczekaj, moment. Tak, pod Głębosz ja normalnie podczepiłem drugi Głębosz za nim. No tak, można. Tylko zależy, który Głębosz masz. Tak. Jak masz ten czerwony z kuna, to możesz. No, no ja na przykład bronę, albo siewnik. No to mam kunę i łaskę i dwa koty. No. O. No to kombinuj. Słucham cię. Masz łeb i ul, dobrze, to kombinuj. Wujek, ty masz słasicę, nie kunę. Teraz, później. Też. Moment, bo tutaj cię nie słyszę teraz. No, co jeszcze raz? Chcesz to teraz naprawić, czy później? Bo ty... Czy co chcę? Zobacz tutaj z boku, co zrobiłeś. No to że spadło? A no spadło, no bo to jest header z modyfikacją, spada z tego wózka, no. Zdarza mu się. Dobra, jadę. Na które pole? No. Nie, bo Sharpie, słuchaj, pochlał bez ciebie, on tam no ma zbiorane. No i to właśnie problem, tak, nie? Browary, jak myślisz, sobie nie da. Jak myślisz, czemu on tej flaszki tam nie miał? Ja. No bo skończyła się. No, gdzie? A jak myślisz, dopiero ją kończy. Ale czemu się skończyła? Dopiero ją kończy. Dobra. Przecież Bartek sam mówiłeś, że ty mi ją wypiłeś, no to jak w końcu? Ja wypiłem Sharpie, ci tylko browary. 18, 38 i 42. Te trzy pola mają słonecznik. No, dobra. Słonecznik czy kukurydzę? Bo ja tu widzę kukurydzę. Ale sorry, Jezu, kukurydzę. Tak, tak, tak. Ten... No. No. Nie pij tyle, kurwa. Tarpi, przyznaj się. Panowie, ale za dużo tych kurew dziś troszeczkę. Tarpi, ile odcinku. Obaliłeś? Ile obaliłeś dzisiaj już? A nie umiem policzyć. Tego było? Nie jestem pewien. A dostałeś ci ten kredyt we frankach? Potargały mi jelita. Jest automatyczne podnoszenie headeru? Jak automatyczne podnoszenie? Że co? Że kiedy? No, że jak kończy się... Ucie babka. Tak, tak. Ucie babka. Panie, kaj ty tu cofiesz mi tu we mnie te. Ja lusterek tu nie mam. A no nie ma, no. Mam, ale bardzo... Bardzo słabo pokazują. No jak to tak. Lusterka w farmingu, no. Ja przyzwyczaiłem się. Mogliby to w końcu ogarnąć tego lusterka, bo to naprawdę... To jest za wstyd. Trudne widocznie. No. Tacy giganci, a lusterek ja ogarniałem. Ja tak dobrze nie widzę w tych lusterkach. Patrzę na wasze materiały, to widzicie elegancko, ja tam widzę jedynie jakieś łatki na tych lusterkach. A to zależy od maszyny. Bo nie masz ustawione tego chyba, co? Na full. Grafiki. No tak. A no tak, bo, można ustawić. Bo mi na full grafice normalnie pokazuje całość, wszystko w lusterkach, ładnie. Tak, odbicie. Lusterka pokazuje nie, odbicia. Nie, łatki jedynie. Lusterka to, pokazuje odbicia, to nie tylko nie na tego full, co trzeba. Po prostu. Ale nie musisz mieć na full, wystarczy, że wybierzesz ile lusterek ma pokazywać obraz z maszyny. Można chyba 7 maksymalnie. Jeszcze pamiętam mody z 13, jak pokazywały mapę, tą standardową mapę w lusterkach. I to wujek też pamiętam, na jednym z materiałów miałeś Ursusa, który właśnie taki lusterka posiadał. Ale ja nie pamiętam tego, przypomnij mi, jak lusterka pokazywały mapę? Nie pokazywały odbicia, które były jakby w grze. Które było w na żywo, tak jak teraz. Tak. Aha, tak, tylko tak. Takie nie z gruchy, nie z pietruchy. Dokładnie. Film leciał. Na beczkowozie. Do mleka. Jak weźmiesz jedzie z beczką do mleka, to z tyłu na tej beczce odbija ci się stały obraz, a nie to, co masz rzeczywiście tak, z tyłu. Tak. OMSI 2 ma też. OMSI 2 też tak ma. No. Że jesteś na przykład tramwajem w tunelu, a on ci odbija pola. Ale OMSI ma swój urok, nie? No. Jest to gra, która doprowadza do szału, ale jednak jest najlepszym symulatorem ever. I słuchajcie... Można kochać i nienawidzić. Można go kochać i nienawidzić, ale są takie symulatory jak na przykład X-Plane w dziedzinie samolotów, OMSI 2 w dziedzinie tych autobusów. No ciężarówki nie mają tak dobrego symulatora, bo powiedzmy sobie szczerze, no ETS 2... No nie jest symulatorem takim, wiecie, no, pełną gębą, nie? No nie jest. Ale
No powiem wam szczerze, na przykład taki OMSI 2, jaki jest, taki jest, ale tam jest kursor i możemy sobie wszystko na desce rozdzielczej zrobić, a w PTS 2 tego nie zrobisz, nie? No nie, nie. Dlaczego tego nie ma, to tego nie rozumiem. Ale wy, teraz jak słucham i tak oglądałem też te materiały, że wy hejtujecie tak te OMSI, ale co jest najśmieszniejsze, że w szkołach zawodowych... Poczekaj wujku. Wy, no nie, że hejtujecie, tak, tak, to tak się wydaje. Obgadujemy. Obgadujecie, ale w szkole zawodowej kierowcy busa na symulatorach jest właśnie OMSI 2. Dobra, to teraz ja cię naprowadzę na odpowiedni tok myślenia, bo widzę, że muszę tutaj interweniować. Tak, Po pierwsze, ja zauważyłem, że ty nie odróżniasz hejtu od krytyki. Albo konstruktywnej krytyki, o. Znaczy nie, bardziej wiesz co, jak tak się czasami ogląda, to naprawdę to ciężko odróżnić, tak jak się ogląda i tak robi się coś innego, bo ja tak właśnie czasami oglądam, że oglądam te materiały, że po prostu robię coś innego, czyli do szkoły przeważnie, jak wtedy robiłem coś, to właśnie oglądam i tak chilluję się przy tym. No i co? I tak czasami jest dziwnie zrozumieć to. Kiedy słuchaj, wy mówicie żartem, tutaj, kiedy hejtem, a kiedy tutaj krytyką. Tutaj sprawa jest oczywista. Jesteśmy realistami. Nie jesteśmy jak konie, które mają klapki na oczach i nie idziemy tylko do przodu we wszystkie zalety produktu. My jesteśmy na tyle obiektywni, że otwarcie mówimy o wadach i zaletach tego produktu. No. Dlatego krytykujemy, nie hejtujemy. Bo hejt, wiesz czym jest tak, hejt, tak? Tak. No. Krytykujemy i chwalimy, kochamy i nienawidzimy. Pamiętaj zawsze o tym, oglądając nasze materiały, bo to jest cholernie ważne. Nie jesteśmy zaślepieni, że to, bo to jest nasz ulubiony ETS 2, złego słowa o nim nie powiemy. Nie, nie, nie. Tego nikomu nie może zarzucić z nas. Bo my otwarcie mówimy o wadach i zaletach. Dlatego jest i krytyka, i są pochwały. I nigdy nie było inaczej. No. O tym zawsze pamiętaj. Hejt to jest coś, co jest personalne. Czyli na przykład, nie wiem, bym hejtował wujka. Załóżmy, a bo to jest tam powiedzmy taki i owaki. A krytyka odnosi się zawsze do konkretnego dzieła, do produktu i tak dalej. No, tak w skrócie, używając, no hejt, hejt to jest z angielskiego nienawidzieć, nienawidzieć, prawda? Nienawidzieć, tak. Więc hejtowi też... I hate you. Hejtowi też często tak. Towarzyszą słowa wulgarne. Tak. Określone, oczywiście podkreślające emocje wypowiadającego się o danej osobie, bądź też wydarzeniu nawet też może być, prawda? Chociaż no może być też wydarzenie, nie? Nie, no i to się chwastu pryskuje. To wtedy jest hejt. No. Natomiast my otwarcie mówimy zawsze o tym, co nas boli i o tym, co nam się podoba, bo powiedzmy sobie też szczerze, drugą prawdę, nie ma produktów idealnych. Tak, ja nie mogę, ja nie mogę tylko chwalić, mając, wiesz, klapki na oczy na to, co mnie w danym produkcie boli, nie? No come on, ja cię proszę. Wtedy nie byłbym dla nikogo wiarygodny. Taka jest prawda. No. I nie mówimy ludziom to, co chcą usłyszeć, tylko mówimy ludziom to, co naprawdę chcemy. Na przykład teraz pod ostatnim odcinkiem z OMSI 2, którego zrobiłem tydzień temu, jakaś dziewczyna mi napisała, że daje mi suba, kanał zszedł na psy, bo znowu powróciłem do mapy Wrocławia. Bo ona osobiście czuje... Tak, bo ona osobiście czuje jakiś tam... No nie wiem, tak wnioskuję, że ona osobiście czuje jakiś uraz do tej mapy. Odpisuję tej kobiecie grzecznie. Na każdej mapie, którą mam do OMSI 2, jeżdżę po wszystkich liniach. Wrocław ma linii 5, ja przejeździłem tylko 3 linie i powróciłem do mapy Wrocławia po jakimś dłuższym czasie. Więc jak znowu Wrocław? Oklepany. Unsub, żegnam panią, dziękuję, do widzenia. No, my, Bartas my nie też działamy... dostaje unsuba, bo nie wchodzi na farmę. Słuchajcie, my nie działamy na życzenie klienta, my działamy na własne życzenie, a klient jest miłym bonusem do tego, co tutaj robimy. Ale to tak samo, jeżeli coś robić z przymusu, a nie z własnej, dokładnie, jak się nazywa, z przyjemności, pasji, tylko z przymusu. Pasji, no. Z przyjemności, właśnie z przymusu takiego. No dokładnie. No. Dlatego pani dała mi unsub, powiedziała mi, że kanał schodzi na psy, a ja jej jeszcze pomogłem. Mogłeś jej pokazać słasicę do kamery. Nie, nie. Ja jej pomogłem, odpisałem, żegnam panią i dostała bana. Aby na pewno już nie wróciła na mój kanał. No, gdyby tak zapomniała, nie? Że unsuba dała kiedyś. Tak. Gdyby tak zapomniała. No, dokładnie. No, bo ja nie potrzebuję takich widzów, szczerze mówiąc. Dokładnie.
Ale to ja jest prosta zasada. Ja wolę widzów bardziej ogarniętych. Tak, ale jest prosta zasada. Jeżeli się jest czegoś fanem, nie wiem, twórczości, gry, czegokolwiek, to wcale nie znaczy, że skoro jest się fanem, to nie można mieć krytycznego podejścia. Wręcz trzeba mieć krytyczne podejście. Oczywiście. A nie udawać, że wszystko jest cacy, że albo się kocha, albo się nienawidzi, nie? To jest bez sensu takie myślenie, takie klapki na oczach. No. Tak. Wujek, Jacek, widzieliście ten? Ile napakowałem tej? Kiszonki do silosu? Nie. Zapewne pobiłeś rekord. Nie? Szarpuś no, widział. Widziałem, no. Kurde, ja się przyzwyczaiłem. Jezus ma. Co tam, Kubuś? Przyzwyczaiłem się, że mam modyfikację na swojej farmie na o to, że po, jak ma się 100%, że zatrzymuje się pojazd. Aha, no, no ja jadę to. I w maliny się pojechał. Mieliśmy to, tylko że na dedyku ona się konfliktuje z modyfikacją na hamowanie silnikiem. Jak napełniłem kombajn i on się miał zatrzymać, to mi gra spadła do 7 FPS-ów. To było widać na live ostatnio. Nie wiem, ja dużo razy już, ja już też ciężko mi śledzić te wszystkie YouTube'y. A, to tak było, tak? No. Więc tak ja dlatego nie pamiętam już. Nie podoba mi się to. No. To znaczy podpiąłem powiem wam tak, no. Podpiąłem ten głębosz, ale on jest węższy niż sam siewnik, nie? A no właśnie, on też bo nie to jest też... do tej maszyny, bo on jest przystosowany pod kuna, tą siewnik, nie? Tak. No jak to ma Lemken, ale Lemken chyba nie ma do tego swojego głębosza. Lemken ma z modyfikacji. No właśnie. Ach, Szymonie, ja cię będę długo wspominał. Pan Omijak? Pan Omijak. Dobra, ja nie oglądałem, nie spoileruj się mi, ja muszę to nadrobić. Szymek, ja cię będę długo wspominał, Lamia. O kurde. Dobra, nie no. Osobno przyjadę głęboszem, bo to nie ma co. No. No chyba nie masz wyjścia. Nie no, bo no come on, no. Jak to wygląda? No ja was proszę, nie? Znaczy ja chcę przeczytać później komentarze, jak będzie wujek Bohun wjechał znowu w wapno i sieje. Ja chcę widzieć te komentarze już. Tam komentarze mam dodaną tam taką stronę tam na Facebooku. No i tam jeden przewoźnik, po prostu tam spedytor, nie wiem, w każdym razie napisał, że no, że jest mało ładunków z Niemiec, że jest po prostu jak w lutym, jak w zimę, że słabo z tymi ładunkami. No i ja napisałem, jak mówię, firmy dobierają cały czas po 20-30 aut, z czego Bartek jest świadkiem, mega Transław. Tak. Tania teraz dobrała 25 samochodów. Stare samochody dalej jeżdżą, one nie idą na złom, tylko jeżdżą. Więc tych samochodów się, te samochody, zwiększa się ilość, tak? Tych samochodów, które jeżdżą, które pracują. Bo stare samochody, one nie idą na złom, tylko dalej są w eksploatacji. I facet napisał, że jest mało ładunków. A ja napisałem, mówię, no słuchaj, jest mało ładunków, jak firmy non-stop dobierają auta, no to w końcu brakuje tych ładunków, jest mało tych ładunków. A facet mi pisze, teraz wam dokładnie przeczytam. No. Czytaj dane gospodarki i nie gadaj głupot. Ładunków jest 50% mniej niż w zeszłym roku w maju. Aha. Ale dlaczego jest 50% mniej ładunków? Dlatego, że jest więcej ciężarówek. No, tak, no dokładnie. Logiczne, nie? No. A dla niego to nie jest logiczne. Siofer, no. No jest słuchajcie, nic. na proste rozumowanie. 5-letnia ciężarówka nie idzie na złom. Ona nie idzie do Afryki, ona dalej pracuje. Więc kurde, jak ludzie dobierają ciężarówki, przedsiębiorcy dobierają ciężarówki, no to te nowe ciężarówki też potrzebują ładunków, tak samo jak i te stare, więc dlatego jest chyba mniej tych ładunków. Ale no kurde, ja to pięcioletnia, w ten sposób rozumiem. 5-letnia ciężarówka, jak tak teraz sobie przypominam, te Volvo FH12, Scania 143M, która jeździ po moim zakładzie romantyko i się ma dobrze. Romantyko. A ty mówisz o 5-letnich autach, które są już stare. To jest kurde masakra. No. Ale czekajcie, a jaki przebieg miał Rafał, jak dostał swojego Volvo? On też miał ponad milion jakoś. No właśnie. Chyba. No. No, no to tam milion troszeczkę to jest na innych zasadach, bo tam to milion to oni 4 lata robią, nie? Słuchajcie, chodzi głównie o to, czemu żywotność ciężarówki jest taka, a nie inna. Po pierwsze, tam musi być taka żywotność, ponieważ producenci samochodów ciężarowych nie mogą sobie pozwolić na awarię, jak to jest w samochodach osobowych, czy też
w co niektórych busach, że po prostu serwisy muszą zarabiać. Tu to nie przejdzie, bo wiadomo, że stracą klienta. Dwa, najważniejsze, tam jest to wszystko wielkie, to też inaczej tak wygląda. Nie ma, nie jest to takie małe, ale co najważniejsze? Najważniejsze w tym wszystkim, w tej długożywotności jest to, że one non-stop pracują, te samochody. No. One nie stygną, bo najgorsze dla silnika jest właśnie wystudzenie, nagrzewanie. Wystudzenie, nagrzewanie. Jacek, pamiętasz nasze Iveco Daily? 1 300 000 bez remontu? Jacek. Ale Bartek. Tak, tak, powiedziałem. Tak. No. Bartek, ale tak samo jeżeli. To co powiesz teraz... Czekaj, Kuba, bo zapomnę, tylko powiem. Aha, wam dobra. O tym Daylaku. Słuchajcie, Daily miało dwóch kierowców u nas. To był 11-paletowy izoterma taka, nie? Z windą jeszcze z tyłu dodatkowo, jeszcze windę targał. Słuchajcie, i było dwóch kierowców. Jeden kierowca jechał na Warszawę po południu, wracał z Warszawy, ten samochód nie był nawet zgaszony. No. Czekał już drugi kierowca, wsiadał i jechał na Koszalin. Wracał z Koszalina, ten już czekał na Warszawę, jechał na Warszawę. Wyobrażacie sobie to? Jak myśmy pojechali z tatą na pierwszy wymianę oleju, tym Daylakiem po 2 tygodniach, to oni się pytali, co się zepsuło, nie? No tata mówi, nie, no bo już tyle kilometrów i ten olej, nie? Ten tam spojrzał, no i nie będę cytował, tylko powiem wam, ten mechanik było tylko, kur, zichu, chodź zobacz, ten już tyle i tyle napier... No. 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 Ale mówię, on non-stop tyrał, nie, ten samochód, non-stop. I to jest właśnie, to jest druga sprawa też długowieczności właśnie silnika, jak jest, wiesz, często ciepły, nie, gorący, rozgrzany. Tak, tak. No właśnie, no bo tak, tak mówisz, no to wiadomo, no to rozgrzewanie, wiesz, studzenie, nie, jak on tam tak, postoi, tak. Potem ten, no to, to nie jest takie, że po tygodniu stania wsiadasz, odpalasz i jedziesz, nie. Dokładnie. I teraz tak, wiesz, zdarzy się kilkanaście, kilkadziesiąt razy, no i potem się nie ma co dziwić też. Nie? Otóż to. No. No, Jelonek to... mi się zepsuł. No i właśnie do tego chciałem, do tego tematu chciałem dojść, że to tak samo, czemu na przykład takie Ursusy, tak, się psują, tak, co już mają lat, się psują, tak, ale cały czas je widać w polu. Dokładnie. No. Dlaczego? Ale bo jeżeli się wszystko... zrobi remont, łatwo naprawić, tak, nie? Tam tak. Jest dla człowieka, dla takiego nawet laika mechanicznego, to jest, wiecie, to jest... Prosta no robota, to, no. Tak, nie to, co teraz, wiecie, te Fendy, te kurde, te nowe John Deere, Deutsch Fary, Casey, Klasy, kuźwa, New Holland, no wszystko. Przecież tam jest kuźwa masa elektryki. To jest pierwsze zabójstwo dla każdego mechanika, raczej ten, zabójstwo. No, najgorsze utrudnienie to wszystko, ta cała elektryka, nie, napożerowane. No. Weźcie teraz ten perkuś, co kupił tego 6810, kurde, także. O, zobaczcie, to jeszcze jest ze starszej serii, 97 rok. No i kurde, no i co? I tam on może sobie ogarnąć, tak? No, ostatnio oglądałem film właśnie, jak przyszły do niego części. No ja dzwonił do mnie tam, kurde, jeszcze mi opowiadał o tym. A to później ci powiem. No, spoko. Ale chodzi mi bardziej też o to, że nie czeka się też na ten serwis, który ma przyjechać do ciebie. Bo co zrobisz, jeżeli ci traktor wypadnie, zepsuje się na polu? No, dokładnie. To ty nie możesz nawet zjechać, bo nie odpalisz silnika. Jak odpalisz, to nie pojedziesz, bo może ci się, nie wiem, pompa wspomagania zepsuć. No po prostu ciężko im potem ruszyć. To zostawiasz traktor, ale... idziesz do domu, czekasz na serwis. Tak jak Bartek mówi o elektryce, kuźwa, przy 60-kach czasami kabiny nie było, a teraz masz kurwa klimatyzację, tempomaty, aktywne tempomaty, tak. Wszystko masz tam. Ale weź tą 60, tą 55 teraz, co tam dodałem materiał. I tak a propos właśnie z Jarkiem rozmawiałem, ogarkiem. Wczoraj sobie na telefonie trochę pogadaliśmy. I słuchajcie, ten materiał już ma 61 tysięcy wyświetleń, 2 dni temu dodany, 355 i zobaczcie, ja kercherem na gorącą wodę napierdzielałem wszędzie ten ciąg. No widziałem właśnie, do środka, no. Wszędzie, wszystko, cyferblat, nie cyferblat, silnik, alternator, rozrusznik, kurwa mać, skończyłem myć,
podchodzę, wsadziłem kluczyk, kabel. No. A teraz byś podszedł w takim żądirze, byś odpalił ten, odpaliłbyś jelonka i byś dostał w mordę poduszką, tak, nie? Dokładnie. Żebyś wiedział. Elektrykę byś zalał wszystko. No, tak. No już by był koniec. Stracił pan gwarancję. Tak, już by był koniec. A tu zobaczcie, całą kabinę w środku, szyby, pod fotelem, ten cały pulpit, no ale pamiętasz, Bartek, jak tata LTK szlaufem w środku mył. No to cię LTK też myliśmy szlaufem, tak. Tylko, że tam miałeś podłogę do tego przystosowaną, nie? Bo tam się podoba taki... ale inny samochód, nie? No tak, to prawda. No niestety, no postęp i powiedzmy jakiś tam... Tak. No, wszystko ma dwie strony medalu, nie? No raczej wiesz, Szarpuś, to jest wszystko robione po to, żebyś ty teraz zapierdzielał na serwis. Tak. Że ja w Audi, słuchajcie, muszę lampę z przodu wykręcić całą, żeby żarówkę wymienić? No to jest kuźwa mądre. No. Ale to umie, to jest kuźwa mądre. Umie na szczęście tak dobrze, nie ma. Że lata w Mondeo trzeba zderzać ze ścianę. No, właśnie. No. A w Mondeo jeszcze lepiej, bo trzeba zderzak zwalić. No, dokładnie. Ale albo się weźmy, dostań do rozrusznika, żeby na przykład go wymienić. Ojej. O Jezu. A to jest wszystko przez to, że są po prostu dużo jest napchane pod maską, a jest mało miejsca. Tak. I naprawdę w niektórych samochodach, słuchajcie, jak ja mam A6, mam z dwulitrowym silnikiem i ja już mam mało miejsca pod maską. No. A w tych A6 były wkładane silniki 5 litrów V10. No. Bo jak to jest tam wszystko upchane? Teraz musisz to na przykład... To się dziwi, że żeby żarówkę zmienić, trzeba lampę wyciągać. To ci umie w 1.9 kuźwa ręki nie włożysz. No. To też o to chodzi. No. A teraz... Specjalnie tak robią, żebyś ty kuźwa sobie czasem sam jakiś tam rzeczy nie robił, tylko z wszystkim jechał. Nie, Bartek, to nie jest specjalnie, tylko po prostu nie ma miejsca. No. A Bartek, ale... jak u ciebie się wymienia żarówkę w motorze? Nie no, w motorze to bardzo prosto. Z tyłu sobie odkręcasz i wyciągasz ten cały ten i wkładasz i dziękuję. Nie? Tak. Bartek, a kiedy wymienia się motor w żarówce? Aha, motor w żarówce. A ilu potrzeba Bartków, żeby w motorze wymienić żarówkę? Czekaj. Żeby w żarówce wymienić motor. Jeden trzyma, drugi kręci. O. Ja się teraz pieprznąłem z Polski moim. Ale nie, bo chodzi mi bardziej o to, że... Ja wiem, czy ty śledzisz, Bartek, inne motory. No ty pewnie nie oglądasz takich enduro. Nie. Właśnie. Tam masz tak ten plastik, który jest umocowany, ta lampa w takim plastiku w przodzie. To musisz ją zdjąć, żeby dostać się do żarówki, tak? To jak ja pamiętam, jak wymieni tą taką blendę, gdzie się przykleja numer. Jak ja miałem to wkręcić u siebie w motorze, to ocie babka, tak ciężko się to robiło, że naprawdę powiedziałem, przyszedłem po godzinie, bo już braku mi nerwów, żeby to wkręcić. No, nie, ja wam powiem, ja jestem pełen podziwu dla niektórych mechaników, raczej dla niektórych, no dla wszystkich mechaników jestem pełen podziwu. Wykręcać, wkręcać, przekręcać te śrubki tam z tym dojściem, to ci spadnie, to gdzieś tam się kuźwa, coś tam się stanie. Ja nie mam kuźwa do tego cierpliwości, nie? Ja troszeczkę tam porobiłem, pamiętasz Jacek, nie? U Jacka tam na warsztacie w Toruniu, u tego mechanika. Tam z pół roku u niego pracowałem, ale powiem wam, nie, to nie dla mnie, nie? A no to wy mówicie, że nowa motoryzacja ma takie niuansiki, ale stara motoryzacja też miała niuansiki. Jak mi świeca w maluchu spadła, jak tam i za tą kopułkę, to całe osiedle o tym wiedziało, nie? To fakt, no. A ta świeca, ja byłem taki delikatny, a ta świeca mi z tego klucza dup. No. I było tylko na całe osiedle, noż, pip, mać! Nie, to wszyscy wiedzieli, że aha, chyba mu ta świeca jednak wypadła. No wypadła. Mieli rację. No. Także też było tam mało miejsca, wyobraźcie sobie. Oj kurde, no to tak właśnie jest, dwie strony medalu wszystko ma, nie? No mamy tu niby postęp, jest rolnikom jest łatwiej, kierowcom ciężarówek jest łatwiej i wygodniej, no ale to potem wiadomo, to są inne problemy, nie? Kiedyś to chyba w ogóle, z tego co wiem, to kierowca ciężarówki, ale to wtedy to się nazywało, że to są prawo jazdy zawodowe chyba, nie? Po prostu.
Za komuny jeszcze, po jakoś prostu. Tak, no. Nie było, że C, no tylko... kiedyś, słuchaj, no powiedzmy jeszcze sobie szczerze, kiedyś było, że za pasztetową miałeś wszystkie kwalifikacje, tak, od góry do dołu, nie? A jak jeszcze ktoś był w wojsku, to już w ogóle, nie? No, też właśnie. No i ten, i ale to kiedyś jeszcze to było tak właśnie, że no kierowca też musiał być jakby mechanikiem, nie? O, tak. Tak, był zawód kierowca, mechanik. No właśnie. A dzisiaj to co, no? Zgadza dzwonisz się po serwis i dokładnie. I tyle, nie? Wtedy to był survival w tym zawodzie. Chyba, że pracujesz u dziada. O, no niestety. A jak chciałeś być kierowcą PKS-u, to musiałeś mieć, no nie wiem, naprawdę takie układy, że masakra. Dokładnie. Tak jak w tym. Jest, kurde, nie wiem, czy oglądaliście, słuchajcie, Motowizja. I on tam, kurde, podeślę wam link, jak nie oglądaliście, to normalnie wam zazdroszczę, obejrzyjcie, bo oni mają naprawdę świetne te materiały, tam jest o 60, o Bizonie, oni opowiadają i słuchaj, właśnie on opowiada właśnie o autosanie, tym H9 silnikiem, tym, i że w Bizonie jest ten silnik, nie? No. Nie oglądaliście tego? Nie, chyba ja pierdzielę, ja mam ciary normalnie, jak wy sobie to obejrzycie. Wujek, toś ty oszalejesz, naprawdę mówię ci, że ci się to spodoba. Jak ten facet opowiada, na przykład o kierowcach autobusu, jak to było kiedyś właśnie, jak autosan zajeżdżał, że to kierowca autobusu właśnie wyznaczał trendy mody, nie? Że pierwsze jak się wchodziło do autobusu, jak się otwierało, widziano te mokasyny, jakie miał, nie? Jakieś tam dzwony, wiecie. Tutaj wtedy właśnie ten zaros i od tego się nazwa wzięła, te PKS i tak dalej. No, taki styl życia, nie? Tak, styl życia, kierowca no. PKS-u, kierowca autobusu nadawał modę, nie? No. Co jest modne. I do czego zmierzam? A na gospodarstwie znowu było tak i on też właśnie o tym opowiada. No kurde, koniecznie to obejrzyjcie, naprawdę, panowie, koniecznie. Ja wam wyślę link i naprawdę obejrzyjcie, nie będziecie żałować. Nie będziecie żałować, to daję wam święte słowo. On też opowiada właśnie, jak to było kiedyś na gospodarstwach, że marzeniem każdego było zostanie traktorzystą, bo to była najlepsza fucha, bycie traktorzystą, a kombajnista to nawet nikt nie marzył, bo kombajnistą wiecie, kto był? Kto? Kombajnistą był najlepszy traktorzysta. Aha. Tak. Kombajnistą takie, no. Zostawał najlepszy traktorzysta tam, czy w PGR-ze, czy gdzie tam, nie? No, to w tym jak stylu on takie. To opowiada, to normalnie powiem wam, ja o autosanie H9, o Bizonie i o 60, to ja oglądałem to, no nie skłamię, ale z 20-30 razy każdy odcinek. On cudownie to opowiada, to jest taki starszy facet, on ma WS-kę i właśnie opowiada jego pierwsze perypetie właśnie o z WS-ką też jest, jak zajeżdża tak pod remizę, on to fajnie to wiecie. Nie, ja no bym mógł wam na ten temat gadać i gadać, kurde, ale to jest no rewelacja, nie? Kurczę, że wyście tego nie oglądali, ja byłem pewien, wujek, no o tym autosanie, to ja byłem pewien, że ty widziałeś to. Nie oglądałem. Kurde, ale i właśnie oni ten dźwięk, nie? No. Ten dźwięk tego autobusu i właśnie i w Bizonie, że też jest ta H9. Nie, autosan H9, a silnik jak jest? Na A coś chyba było, nie? Nie, też H9. Kurde, mi to ostatnio mówił ten, Michał Gorzym, jak był u mnie gościem na Mieszczuchu, o silniku właśnie z Bizona. To się jakoś na A nazywało, kurde. Kurde, właśnie powiedział, że to jest tak jak w autosanie, no. No, bo to jest z autosana silnik, tak, nie? W Bizonie. Ale ten dźwięk Bizona, no to nie można powiedzieć, jest kurde, jest jedyny w swoim rodzaju, nie? Kuba do silosu, wiesz? Do silosu mojego. Dobra. Panowie, bo my mamy już ponad 2 godziny nagrania, a dopiero mówić, teraz się zorientowałem. No ja się dopiero teraz zorientowałem, że 2 godziny już śmigł, nawet tak, nie wiem kiedy. No ostatnio miałeś te 4 godziny z ETS-a to. Nie, ale ja na nockę idę, wiesz? To jest po pierwsze, a po drugie, z farminga nie mogę zrobić takiego długiego materiału, bo tak YouTube niszczy materiały z farminga, że obłęd. Tak, no. Najgorzej, farming wypada najgorzej. Farming wypada najgorzej w jakości materiałów względem długości tych materiałów, także tak. No nie możemy tutaj sobie pozwolić na... Ale ja jestem zadowolony ogólnie, bo mi się właściwie całą listę prac udało dzisiaj zrobić, zaplanowane wszystko. No w sumie mi półtora zadania mi się udało zrobić. A ja wam tylko powiem, że wam zazdroszczę, żeście tego jeszcze nie oglądali, nie?
Jak ja bym chciał to pierwszy raz wiem, oglądać. O co chodzi, no, no właśnie. O Jezus Maria, to ja normalnie z otwartą jadaczką słuchałem tego faceta. On tak zajebiście to opowiada. On tak, wiecie, tak szybko wszystko, nie? Tak chcę powiedzieć, jakby kilka rzeczy naraz. No, wiecie, z pasją, nie? Pasją po prostu, nie? Dokładnie. No tak. No. To jest prawdziwy kuźwa pasjonata. Ale to ja też tak gadam, tylko że wtedy mi się język plącze i wychodzi mi to totalnie odwrotny efekt. No. Czekajcie, ja to znajdę i zaraz wam... Jest! Magazyn Motowizja. Nieśmiertelny Autosan H9. To wam wyślę pierwsze. O, ma 555 tysięcy wyświetleń, z czego pewnie 5 tysięcy kuźwa moje. Nie, to się śmieje, nie? Ale naprawdę, kuźwa, panowie, no jest... To jest coś pięknego, nie? To trzeba tego posłuchać i bardzo was proszę mi znać, jak to obejrzycie. Mhm. Ja obowiązkowo, ja lubię tego typu rzeczy. Ale no. Właśnie tak jak mówisz, najbardziej, kiedy słychać, że powiedzmy osoba, która opowiada, no słychać po niej, że ona mówi z pasją. Jeżeli mówi z pasją, to ja mogę nawet słuchać na temat, nie wiem, rurkowców w Rowie Mariańskim, nie? Jeżeli ktoś mi o tym mówi z pasją, to będzie ciekawe, no. O czym? O rurkowcach w Rowie Mariańskim. Masakra. Te rurkowce, to jak słyszę rurkowce, to mi się kojarzy ta rozmowa tego w tym filmiku. Korwin masakruje grubego lewaka. A, nie, te masakruje, te tytuły to mnie rozpierdzielają normalnie, nie? Dobra, Kuba, gaś tutaj ciągnik, zostawimy to wszystko w polu. Mam nadzieję, że Bartek paliwa mi nie spuści z Lexiona. Bartek, dawaj. Patrz go, jaki zdrajca. Czekajcie, bo ja tylko link tu pokopiuję. O ty zdrajco z Berlina. Autosan, Bizon. Sharpie, ja się muszę zastanowić nad przyjmowaniem więcej gości, bo po jednym muszę poprawiać całe pole, drugi ci kradnie paliwo. No to naprawdę, co tu się kurwa dzieje? Na każdego gościa jeszcze po jednym strażniku, nie? No. Choć mi się wydaje, że chyba się skończy przyjmowanie gości na sąsiadach. Dobra, ja się tepuję już na farmę. A ty o której Sharpie wychodzisz do pracy? No niebawem. A czy ja muszę jeszcze się przygotować na spokojnie, jedzonko zrobić? A ja mam dużą prośbę do waszych widzów, Sharpuś, do twoich. Słucham i do wujka. Jeżeli oglądaliście, to dajcie znać w komentarzach o tym, co ja wspominałem, właśnie ten magazyn Motowizja, czy Bizona, czy Autosana, czy WSK, czy 60. Dajcie znać, jakie wasze odczucia, bo po prostu no ja wam powiedziałem, że no, że dla mnie to jest kurde coś pięknego, nie? No i jest jeszcze tutaj ten T360. Jak on opowiada właśnie, jak jego tata odbierał nówkę 60 i tam była jeszcze podpięta na podnośniku cała skrzynia z narzędziami. Zapasowe wtryskiwacze kiedyś dawali, jakieś tam tłoki czy pierścienie. Mm-hmm. Dostawałeś jeszcze masę z nowym ciągnikiem części. No. Co później zanikło, nie? Oczywiście. Ja się spodziewam, że pod tym filmem będą komentarze typu kurwa, kiedyś to było. Z tym, że to się teraz dzieje już też z tym pokoleniem. Słuchajcie, ile komentarzy ja wyczytałem pod wstecznymi moimi playlistami z farminga. 13, 15. Kurwa, kiedyś to było. No właśnie, ciebie jesteście tacy sami. No ja 13 nie grałem. No w 15 grałem, 17, no ale to nie powiem jakoś tak. Ja gram od dziewiątki. Miło się wspomina, ale nie wróciłem do piętnastki na przykład. No właśnie, o to chodzi. Na przykład te nowe rzeczy, które mamy w 19, to są fajne dla nas, dlatego nie wracamy do poprzednich. Ale jeżeli ktoś by mi powiedział, choć siły zagramy w 13, czy 15, czy w 17, ja od razu lecę, bo naprawdę mi się by chciało powspominać. Bartuś, wiatry! Wiatry, a, no. Sorry. Stare rzeczy, które, a najlepsze modyfikacje, które były, z tym nie mogę się kłócić godzinami, to były w 13. To były najlepsze modyfikacje. Czekaj, do farminga 13. Aha, no, to tak, no. No, dobra. Słyszałem o tym. Moi drodzy, będziemy kończyć powolutku. Moi drodzy widzowie, którzy podglądają mój progres, jak oglądają ten materiał na moim kanale, bo przypominam, że bliźniaczo, ten materiał możecie zobaczyć również na kanale Świat Sharpiego.
jeżeli oglądacie ten materiał u mnie i oglądacie, co ja tutaj sobie robię, to wiedzcie, że ja wiem o tym, że ten pracownik przede mną z tym głęboszem, on tutaj wcale nie musi pracować, bo wystarczyło, że ja tym głęboszem mogłem tylko zrobić poprawki po tych ziemniakach, które tutaj zostały. Ale ja sobie już myślę, jak on sobie tutaj już jeździ, to niech to będzie po Bożemu i niech on zgłęboszuje całe pole. Tak sobie pomyślałem i tak jest. Tak jakbyście się dziwili, dlaczego tylko nie porobiłem tym głęboszem tam, gdzie trzeba było zrobić te omijaki. Po prostu po Bożemu. Jak on już jedzie, to niech już jedzie. Niech to już jakoś wygląda. To jest po pierwsze. Po drugie, moi drodzy, ja sobie to dokończę po prostu już poza odcinkiem, ponieważ tak jak powiedzieliśmy wcześniej, Sharpie idzie do pracy. Nam czas szybko leci, bo ktoś może powiedzieć, długi materiał po raz kolejny, ale nam te 2 godziny to tak. Tak, dokładnie. Bardzo dokładnie. Szybko w doborowym towarzystwie i zresztą wujek, ja kurde zawsze będę pamiętał, jak to było u ciebie z ogólnie początek z farmingiem, nie? Słuchajcie kochani, ja wam nagram tam jakiś odcinek, czy tam może ewentualnie 2. Nie nastawiajcie się, że będzie seria z tego i jak się zakochałeś w farmingu, nie? Tak, tak. I była miłość od kuźwa pierwszego wejrzenia. I jest do dzisiaj. I ja jest pamiętam pierwsze wpadki wujka. Nie, co do wpadek, to ja tylko jedną najbardziej pamiętam, jak wujek bidny tankował ciągnik. Kuźwa i się namęczył z tym szlaufem i z lewej, i z prawej. I co tu się dzieje, a to trzeba było wsiąść do ciągnika. Ale wy jesteście jednak małpy zielone. Wszyscy. Ale nie, no bo fajne było. Znaczy, fajnie się to oglądało, no, tak? Bo każdy ale zamiast zapamiętać albo jak sukces... żeś rozrzutnik do gnoju, kuźwa, i żeś z pleczaszkiem podjechał, kuźwa. No. Ale ten plecarz, jak to była zemsta za twoją łyżkę u mnie w kuchni w szufladzie. Ale nie, ty pamiętaj o tym. Jak ty żeś się, kuźwa, tam zastanawiał, ale gdzie ten gnój, gdzie to gówno się tu sypie, kuźwa? To ty się to są takie małe dziurki. No. A patrzę, a ten kuźwa z plecaczkiem przyjechał. Kurry. Ale to przecież jeszcze w 17. Ale to przecież jeszcze w 17 się mnie wujek pytał, czy... że powinno się dać nalać gnojówkę do tego, do opryskiwacza normalnie. Nie? Ale to powiem wam, tak to jest czasami. Ja też tutaj niby się coś wie, a potem się robi takie czasami, samemu sobie tak, się zadaje dokładnie. Czasami tak absurdalne pytania, że to ja wiem, o co chodzi, to jest. No, tak, to jest. Darpi, ty też lamisz. Lamisz słucha, czy coś też widzę, lamisz jak profesjonalnie, nie? Także mi od razu jest lepiej, jak ty lamisz. Jak Darpi coś przy rzepami wyczyniał, nie? No. Ja tak siedzę, Sharpie opowiada, tutaj przyczepę odpina, no. Zrobił kółko, znowu podpiął. Ejo! No. To Sharpie, powiedz. No, Sharpie, powiedz, co ja ci powiedziałem, nie? Że ty chyba się gubisz na swojej farmie. Tak, tak, bo jak kombajn odstawił, pojechał dookoła po całej farmie, kuźwa, ty, żeby przejechać 2 metry miał. No. Do tego miejsca, gdzie miał postawić kombajn. No. Nie, pojechał tam. Tak. Później się zastanawia, kuźwa, gdzie ja jestem. Znowu kółko. Znowu gdzieś tam pod szopę podjechał i wrócił w to samo miejsce 2 metry dalej, postawił kombajn. No kuźwa! Nie, bo słuchajcie, bo... Ty się kuźwa nie tłumacz! Nie, wszystko poczekaj, Bartek! Na filmie. Ja wiem, nie chodzi o to, że się będę tłumaczył, tylko jak mam wybrać. Zrobić ładny, majestatyczny manewr kombajnem, logiczny, a wypowiedzieć się na jakiś temat logicznie, to wybieram to drugie, nie? No bo tak to jest, słuchajcie, tak. Bo tak to jest. To jest prawda. Że jak sobie człowiek gra w swoim domowym zaciszu, nie zna mi kompletnie niczego, bo jest skupiony tylko na tym, co robi. Ale jak prowadzimy tutaj dialogi, monologi, robimy takie głupoty w gameplayu, dlatego, że nie mamy tej właśnie podwójnej jaźni, żeby robić jedno i drugie. Nie? Ja was muszę przeprosić, nie gniewajcie się na mnie, ale ja mam kuźwa cholernie dobrą podzielność uwagi. No ja nie mam podzielności uwagi. Jacek także... może potwierdzić, nie? Ja nie mam podzielnej uwagi. Ja potrafię prowadzić samochód, potrafię prowadzić auto, rozmawiać przez telefon, jechać przez miasto i jeszcze coś kliknąć na komputerze. No to nie, to ja tak nie mam. No, ja tak nie mam i cieszę się, że tak nie mam, bo jeszcze źle bym w końcu skończył pewnie. Bartek, ja ci oczywiście nie życzę. Pamiętasz w Anglii jak było? Jak? Jak w Anglii było, jak staliśmy w korku? A. Staliśmy w korku, Bartek wtedy prowadził, mój pierwszy wyjazd to był jeszcze w tamtej poprzedniej firmie, co pojechaliśmy w podwójnej. Uh-huh. No i był korek, ja sobie włączyłem film, Bartek też tam zaczął patrzeć na ten film i sobie staliśmy w tym korku. No. I Bartek nagle mówi, ty patrz, mówi, uderzy, nie?
Ja zdążyłem się spojrzeć tam w jego stronę i rzeczywiście osobówka w osobówkę wjechała. No. Dobrze, kochani. 2 godziny 13 minut, jak z bicza strzelił, można powiedzieć. Ja bardzo dziękuję tutaj Jakubowi. Tak już bardzo oficjalnie na Kubusiowi. Koniec. Kubusiowi, dokładnie. Za pomoc tutaj na gospodarce. Ogarnięty gość, nie trzeba było tutaj nic pokazywać, gdzie się podpina talerzówkę, elegancko wszystko sam dojechał. Aczkolwiek na pole. Stresował się, Bido. Tak, stresował się. No. Zupełnie niepotrzebnie oczywiście. Także dzięki ci wielkie, Kuba, za pomoc u mnie tutaj na gospodarce. Kuba, tylko jak wpadniesz drugi raz do mnie, to nie bądź za bardzo rozbrykany teraz znowu. Kuba, jak wpadniesz drugi raz, dostaniesz 500 plus za drugie dziecko. Nie, to. Nie, nie wpadaj, zachodź świadomie, pamiętaj. No. Tam to Kindergeld. Tak, Kindergeld, no, dokładnie. Nie no, jeżeli... No. Ja, jeżeli mogę... Możesz! Dobra. Nie no, jeżeli potrzebujecie pomocy, walcie śmiało na e-mail, tak? Sharpie, mamy kontakt pewnie. Jasne. Ej, słuchaj, jak ty będziesz miał wolne czasy, Sharpie, to ja cię zaraz tutaj... Kontakt? To? Sharpie małpa kontakt? Sharpie małpa kontakt? Tak, mamy kontakt. Mamy kontakt! Ale zrozumiałem, Sharpie małpa kontakt. I się zastanawiam właśnie, co ty masz za wyrażenie. Wójcio? Tak? Coś, jakieś kilka słów na do widzenia do twoich i moich widzów? To wpadnijcie do mnie na farmę, robimy zakończenie. Ja mam tylko dwa takie powiedzenia, znaczy takie dwie sprawy na do widzenia. Szymon, pozdrawiam ciebie serdecznie. A drugie, no dziękuję wam za miłe spotkanie. Panie Omijak. Dziękuję wam za miłe spotkanie, za niesamowitą atmosferę. Ale ja bym chciał się z wami spotkać z wszystkimi, żebyśmy razem chodźcie, zrobili. No to chodźcie gdzie? Tutaj na farmę do Bartka, bo do już mnie. Naprawdę czas goni. No a jak ja mam się teraz tam dostać? No to tepnij się. No normalnie tepnij się, nie? Ja mam wszystkie maszyny właściwie. Na krowy wejdź. Jak na krowę? No na moją krowę. No. Jejku. Siwy dym TV leci. Chodź Bartuś, idziemy. Chodź daj buziaczka. Chodź do sklepu, podskoczymy. Chodź malutka kochniana. Ale chwila, gdzie wyście wszyscy są? U Bartka? U Bartka, tak. Tak jest, jest impreza. Są kiełbaski? Są. Tak jest. Jeszcze żywe. W siwej zadymiarce. Są kobiety? Jest jedna. Uuu, siwa. Ale powiem ci... Nie, odłóż piłę. Ktoś to zrobił z tym miejscem. Ja właśnie, ja się troszeczkę zdziwiłem, bo jak tu przyszedłem pierwszy raz, to tak... To nie było miejsce z tamtego odcinka. No. To coś się pozmieniało za bardzo. Zobaczcie odbicie w tej beczce. To jest to, o czym mówiłem. Tak, tak, no. A zobacz, Jacek, Bohun, zobaczcie tutaj. Imperium Bartasa. O, no. O tym trzeba patrzcie. Osobny film zrobić, słuchajcie. Na 2 godziny jest kolejne. Jest to, kiszonki. Ale zobaczcie w ogóle, zobaczcie to bogactwo, no. No, patrzcie jak się chwali, no. Patrzcie na to bogactwo no. Tutaj. I bieda w kraju, mówią. Naszymi bieda rękami się dorobił. Tu mój kochany. A ja mam trzy ciągniki mi zupełnie wystarczają. Ja mam tak samo, no. Zobaczcie, on nawet wzgórza wykafelkował. Wszystko. Mogę tu zostać. Kto bogatemu koźma zabroni? O, on nawet wzgórza wykafelkował. Tutaj moje terzewe. Ja tego nie chciałem mówić, ja tego nie mówiłem. Tutaj moje terzewe, na razie w odstawce. Ale Bartek, zresztą... ja dalej wymagam... Nie, słuchaj, najlepiej ten, do wujka mówię, że teraz jest jedną przyczepą, nie, wujek? A to weź sobie ten 35 tysięcy, a ja mu napisałem, nie no spoko, ja mam tą 48 tysięcy. A wujek pod spodem, spoko, dobra, wygrałeś. Bartek, ale dlaczego nie zaprzągłeś piątej przyczepy do tego terzewe? Jeszcze. Cztery wystarczą. Ja. Akurat cztery mi wystarczy, żeby, wiecie, objechać wszystkie moje pola, tamte z tyłu i tutaj ten, i żeby załadować na przykład tam soją, nie? No. Bo jakbym teraz pszenicę miał, czy kukurydzę, no to bym musiał zapierdzielać 10 razy, nie? Ale powiem wam szczerze, że ten opryskiwacz, tam maszyna mnie przeraża, nie? Jest wielka, co? A czekajcie, wam pokażę. Jeszcze na szybkiego wam pokażę.
On mnie przypomina takiego koprucha wielkiego. No, mi to przypomina pająka. Dziwna maszyna. Bardzo popularna na polskiej farmie. Tak. Na pewno. Tak jest. Bartek, ja mam takie pytanie. Gdzie ty się w tym mieścisz? Zobaczcie. Wiesz co, mi się ciężko zmieścić na Fensburnie, a to dopiero tutaj by się miałeś zmieścić. Nieźle, co? Bartek, a ty Sztotka wygrał, czy jesteś synem króla nafty, czy jak? On jest synem króla Sedesów. Tak jest. Jak laska z tego. Tak jest. Taki. Ambasadorem. Oj, jestem... masakra. Tak, czekaj. No. Musisz sobie zadać jedno bardzo ważne, zajebiście ważne pytanie. Kiedy kończymy odcinek? To jest to pytanie. Aha, dobra. Dobra, kończymy. No. Kończymy. Jacek, co robisz w mojej przyczepie? Nie sikaj tam. Siwa, zejdź z drogi. Dobra, chodźcie, kończymy, bo naprawdę trzeba już kończyć. No. To jest ten czas. To jest ten czas. Teraz. Teraz to jest odpowiedni czas, żeby to skończyć. Chodźcie. Tak jest. To chodźcie pod ten, pod kombajny. Pod kombajnami zakończymy. Matko. Ta, ja tam mam browara. O, dlaczego? Jednego na pięciu. Jednego. Nie, no to się tak mówi, że mam browara, ale browarów to jest masa. Dobra, biegniemy szybko. After party po odcinku zawsze będzie. No, browarów masa, a potem ona... Znaczy na odcinku browarów nie będziemy pokazywać, żeby nie było? To mi tu pod nogi wlata, Szarpej! Ja jestem przed tobą przecież. No ale pod nogi mi wlatałeś cały czas. Ojeju. No, dobrze. No, dobra, kończmy. Na koniec chciał się jeszcze tym pochwalić, to było specjalnie. No, tak, oczywiście. Co za... Normalnie co za lans. To jeszcze nie wszystko, ale dobra. No. Kochani. Wójcio, głos należy do ciebie. Ja już tak swoje jest. Powiedziałem. No to ja jeszcze temu. Raz. No to ja jeszcze raz. Pozdrawiam Szymona. Pozdrawiam was wszystkich. Moi drodzy, i cóż, no... No dzięki za wspólny czas, miłą atmosferę. Za to, że mogliśmy się znowu wspólnie powygłupiać, no i co jeszcze, no. Za to, że wpadłem na odcinek w końcu, kuźwa. No. Ale opóźniony. Opóźniony, ale jednak jakoś, no, postarałem się. No. Bartek jest dzisiaj opóźniony, ale jest. No bo tak wiadomo, jest. Jak jest spóźnienie, no to znaczy, że jest wpadka, no. No. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, że jesteśmy w końcu w plecie. Tak jest. No, dokładnie. Bo to się bardzo rzadko zdarza, że wszyscy mogą. Nasza czwórka i koło zapasowe. Siwy dym. Ale ja się cieszę, że mogłem pogadać sobie właśnie z tą ekipą, że naprawdę, jeżeli ktoś pisał to podanie o zagranie, czekajcie, doczekacie się i naprawdę będziecie szczęśliwi, że tu zagracie. No. Jest baja, nie? Dobrze, że to powiedziałeś, Kuba, że się doczekają. Bardzo dobrze, że to powiedziałeś, bo ja już miałem kilka maili. No to kiedy, kurwa? No. Ale wiecie co? Ja wam powiem jedno, do właśnie waszych takich niektórych, w cudzysłowie teraz pokazuję, widzów. Naprawdę, co niektórzy ogarnijcie się z tymi, tak jak Wujek opowiadał, czy Sharpi, te niektóre wasze zapytania, kuźwa, to po prostu ja się niekiedy cieszę, że nie nagrywam tego farminga, bo ja bym chyba nie miał tyle cierpliwości, co ci chłopacy, nie, w odpisywaniu. No ale czasami w słownik ortograficzny wystarczy spojrzeć, jak się chyba pisze takie zapytanie, czy mogę z kim zagrać. No to mi się wydaje, że chyba spojrzeć, czy w translatorze mogę wpisać. Mogę. No. Napiszę mogę. Nie popełnia, praktycznie żeby każda, praktycznie no każda przeglądarka podkreśla błędy. Tak. Mój przez otwarte, jak widzę, to najbardziej to mnie boli. Za siebie, bo teraz naprawdę już jest tak wszystko ułatwione. Dokładnie. Że ludzie mogą mieć problem z tymi błędami, ale nie kuźwa na komputerze. No dokładnie, autokorekta jest kuźwa. Mogę się czym pochwalić? Wal, Wójcio. Ja mam lepsze widoki niż wy, mam lepsze widoki niż wy. Ja właśnie dlatego się zastanawiam, bo Bogu stał ja na siłą wskoczę, patrzcie co robię. Masakra. Dobra, warioty. Ja się boję. Bo my nigdy nie dojdziemy do sedna. Tak, Bartek, znaczy tak, Sharpie, masz rację, nigdy nie dojdziemy. Siwa, ciągaj tu, to. Do widzenia. Do następnego. Pa, pa. Pa, moje kochane buziacek. Kupce, trąbkę, do pierdzenia. No, dobra. Masakra. I na aferek.